Martek, czy ty na pewno jesteś gotowy na to? Bo ja no. mogę zrobić tak, żeby tą asystentkę po prostu będzie dużo ludzi o tym mm wiedziało, -hmm. nie? To mówię, jasne dawaj, ja mówię, ja już słyszałem takie jasne dawaj, mm -hmm. bo się wyleje, nie? A będzie, potem... będzie grubo. Ty jesteś geniuszem marketingowym? Myślisz tak o sobie czasem? Yr, obserwując jakby efekt szerzenia treści, jak i czerpania z tego owoców. Tak. Eee, statystycznie już zaczyna być tak, że nie wiem, podjeżdżam do McDonalda, zamawiam zamówienie, ooo, na no. nie? No. <gry> Czyli już jest tak, że gdzieś ja się generalnie nie pokazuje, mało ludzi spotykam, ale jak już spotykam, to już mi poznają. To już jest całkiem nieźle. Dzień dobry. Dzisiaj u mnie postać kontrowersyjna w swoich wypowiedziach, na pewno odnosząca sukcesy, e, Dawid Piątkowski, witam bardzo serdecznie. Bardzo mi miło, cześć. E, Dawidzie, jak to u mnie na podcaście, przejdziemy sobie całe twoje życie do momentu... O, od momentu, w którym się urodziłeś, <grym> do momentu, w którym znajdujesz się obecnie. No, może troszeczkę uproszczenie. E, natomiast e, chciałbym zacząć od tego, bo mm, jesteś osobą, która bardzo negatywnie wypowiada się na temat szkoły. I jestem bardzo ciekawy, co Tobie szkoła wyrządziła. Złego. Niczego mnie nauczyła, a musiałem tam bardzo dużo czasu spędzać. Mm -hmm. to Ale tak to jest... tylko tyle? Nie masz no, jakichś Tylko tyle, no bo jest, wiesz, tam... więzienie hmm? też tylko tyle na tym polega, nie? Czyli hmm. jak idziesz do więzienia, no też tylko przecież siedzisz w więzieniu i. No niekoniecznie. Nie musisz... no, w więzieniu mogą cię spotkać też dwie rzeczy, które no potem A w szkole wiesz, no, też, dość, też doświadczałem, tylko jak nie byli tępieni. Bici. Ja mu, pytałeś o mój przypadek. nie? Hmm. Dla mnie to była totalna nieefektywność. Chodzenie do szkoły, że nie wynosiłem z tego stamtąd żadnej praktycznej wiedzy. I marnotrawiłem swój czas. Także mm -hmm. ja wiem dzisiaj jako już dorosły człowiek, że mogłem ten czas spędzić 100 razy lepiej, 100 razy efektywniej. Nie? Mm -hmm. e jeżeli chodzi o twoją karierę sportową. E ile ty miałeś lat, jak zacząłeś grać w tenisa? Z 7. Z 7 lat. I to był pomysł twój, twoich rodziców? Siostra grała i powiedziała, a fajny sport, no to niech Dawid też pójdzie grać. No i mhm. gdzieś tak po roku się okazało, że w miarę talencik, mhm. zaczął się coraz częściej, regularnie grać. No mhm. i później jakieś pierwsze pucharki, później już na profesjonalnie, gdzieś tam w wieku 10-11 się zaczęło. Mhm. No i tak to poszło, nie? że od, od tego mniej więcej 12 roku życia do... Seniorki, ponad 20 medali się nastukało. Uh -huh. A powiedz mi, bo e, jeżeli chodzi o tenis, to jest to sport dosyć wymagający finansowo. Uh -huh. e, czym zajmowali się twoi rodzice? Że było stać, aby wysłać dwójkę dzieci, tak? bo razem z siostrą trenowaliście. Mm, no, siostra to bardziej amatorsko, nie? że tam uh -huh. raz, dwa razy w tygodniu, ale ja już grałem pro. No to uh -huh. mój tato w tamtym czasie był, e, miał sklepy spożywcze, uh -huh. że miał kilka sklepów spożywczych. Uh -huh. I z tego po prostu były tak. pieniądze, żeby, żeby na ten. Że wystarczył mi cel. Że wystarczył mi cel. że tu będziesz, no... że rakiety kosmiczne budował nie. Nie, no wiesz. <grym> wiesz z tego czasu na, na sklepach spożywczych, gdy bardzo dobrze się można było dorobić, do pomyślenia, że Wam nie wyszła żabka, no. fresze i inne takie rzeczy, prawda, które wypełniły. No to są wypleniły. stare czasy, tak? mówimy o no, 20 lat temu. No dokładnie, facto, lata 90., nie? prawda? Bo Aha. ty jesteś 87-rocznik. Tak jest. Um, a powiedz mi, bo jak trafiłem, jak robiłem sobie research, to trafiłem, że w 2014 roku wypuściłeś chyba pierwszą książkę mm, i tam mhm. chwaliłeś się, że jesteś dziesięciokrotnym medalistą. Ponad 20-krotnym. No. Ponad 20-krotnym. Jak to się ma do informacji, bo grzebałem i szukałem naprawdę, jeżeli chodzi o ten tenis, mm, i znalazłem twój profil i statystyki, Piotr, bo to jest ewidentnie, jesteś ty, mm, gdzie mam zaznaczone, że ilość meczów razem 17, a wygrane tylko 3. I nie dotarłem. A teraz do żadnych... nie, wiem, nie wiem, na jakie statystyki patrzyłeś. Czyli mm -hmm. o, ogólnopolskie, Zresztą, 2004, ogólnopolskie 2004, turnieje. Mm -hmm. Bardzo ciężko dokopać się statystyk. Musiałbyś do PZT i na stronach PZT szukać mm -hmm. dany rocznik, dane turnieje. To byś się dokopał, nie? jeżeli chodzi o, o to wszystko. A mhm. to, co ty widzisz, to możesz widzieć jakieś na przykład szczątkowe międzynarodowe dla juniorów, mhm. szczątkowe międzynarodowe, nie wiem, kadetów, mhm. szczątkowe międzynarodowe jakieś, nie? Mhm. No bo dokopałem się od dwa, 2004, 2005, 2006, 2009, 10 i 11. I mam tutaj właśnie zapisane, że w 2004 roku był jeden mecz, w 5 szóstym w dziewiątym jeden, 9 jeden i nie, w 2019 Tenis Info, czy jakoś tak, to jest to jest. No strona. i pytanie, czy oni wszystkie mecze zbierali, a już widać, że nie. No, weźcie, no powiem ci, że jeżeli. Ja chodzi do 19 o... roku życia to mm -hmm. cisnąłem bardzo dużo, to nie jest tak, że zagrałem 5 turniej, tylko mm -hmm. tych turniej w skali roku było kilkadziesiąt, nie? ponad 20. Mm -hmm. Także dużo tego było, nie. Liczyli Twoi rodzice kiedyś, ile wpompowali w Ciebie pieniędzy, jeżeli chodzi o ten tenis? Eee, Rozmawialiście nie, kiedyś? Niedokładnie, nie dokładnie, temat? musiałbym strzelać, także. No, tak mniej więcej. Moment, bo to trzeba policzyć. Powiedzmy 5 tysięcy razy, powiedzmy nawet 7, 7 razy rok, no to mamy 80 tysięcy rocznie, powiedzmy. Razy. I teraz trzeba to po pomnożyć sobie razy ilość lat, a mniej więcej od 12 roku życia tak to można liczyć, bo wcześniej to było mm -hmm. mniej, ale mniej więcej 5 razy drzwi razy oko, no to niech sobie każdy policzy. 8 no lat razy no. mniej więcej 80 tysięcy. No to jest kupa pieniędzy, naprawdę. No sporo, to no sporo. Bania. No nie. nie. Dobrze liczę? Nie. Tak? 80 tysięcy razy, ile lat mówiliście 8. No, 640 8 razy, 8, 640. Dobra, no. czyli okay. dom, można powiedzieć, yy, domek, nie? No Taki. i to tak, no w tamtych czasach, no to nawet powiem ci, że chyba ze trzy. No zależy, jaki domek, nie? No tak, tak, 120 metrów z działką, z działką 500 metrów. E, co się wydarzyło, że przestałeś grać? Bo dokopałem się, że koniec cenisa z przyczyn osobistych i finansowych. No ale to jakie to były te przyczyny osobiste i finansowe? Finansowe takie, że już nie było za dobrze finansowo u mojego taty, i mhm. ja wiedziałem i czułem to gdzieś tam w środku, że na tyle była mała szansa, żeby z tego zawodowo faktycznie móc żyć, żeby dalej próbować. Dalej jakby rzucić to te wyzwanie temu, żeby grać zawodowo i być na eurosporcie. Bo mhm. pieniądze w tenisie zaczynają się. Dopiero jak jesteś gdzieś tam, powiedzmy, 200, no może jeszcze nawet 300 na świecie, ale bardzo dobre to dopiero w setce. Mhm. Że naprawdę wtedy można powiedzieć, że warto było w to wejść. A to jest nielada wyzwanie, nie? mhm. żeby być. Nie można popełnić żadnych błędów na drodze, jakby. E, no jak Janowicz, na Sportowca. Przykład, no i to jest to, że teraz jestem mądrzejszy teraz bym inaczej poprowadził swoją karierę mm -hmm. ale że mój ojciec nie siedział w sporcie no to tych błędów się bardzo dużo popełniło czyli gdybyście trafili na odpowiednich ludzi, to być może byłoby zupełnie inaczej i siedzielibyśmy tutaj w zupełnie innej jakby formie, nie siedzielibyśmy no dziękuję pięknie teraz bym na majorce z Nadalem nie umniejszając oczywiście, dzięki wiesz co, tu siedział Peja więc A, też nie, 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 nie lada wiesz. Nie lada jakby postać. Mm, napisałeś, że w, w, twoi rodzice zbankrutowali. E, dorobili się oboje raka. Jak to wpłynęło na ciebie na tamten moment? Bo rozumiem, że to było po tym, jak skończyła się przygoda z tenisem. Czy to się wszystko jakby zbiegło w jednym momencie? Nie, nie, nie. To w tenisa skończyłem grać, jak miałem 19, a mm. te raki, nie boraki, to już miałem 20 ileś, nie mm -hmm. Tam bliżej 5. Co robiłeś w międzyczasie tym, w którym skończyłeś grać w tenisa, do momentu, w którym odnalazłeś jakby swoją drogę mentalną i zacząłeś pisać książkę? No, dużo się działo. No. Co robiłem, ale generalnie. Przez rok jakoś sobie szukałem swojej, swojej drogi imprezy. Nie się przez rok. Ta. Mhm. Później wpadłem na to, że no w sumie fajnie było mieć jakiś papierek, no to poszedłem na studia socjologiczne, bo to najbliżej jakby tego, co mnie interesowało czyli mhm. gdzieś tam trochę psychologii. Tam się okazało, że to jest totalna bzdura i się człowiek nic nie jest w stanie nauczyć na studiach, przynajmniej porównując to do samodoskonalenia, które gdzieś tam w domu robiłem, to dla mnie to była po prostu abstrakcja, że idę na studia, w których 8 na 10 przedmiotów jest bez sensu. Ja tam się informatyki uczyłem, mm -hmm. jakiś język angielski. No ja nie po to, jakby tam poszedłem, nie? No i po pół roku zrezygnowałem z tego. No i co? No i dorabiałem sobie trochę jako tenisista, dorabiałem. Sobie. Generalnie, co to to znaczy, taki dorabiałem dorabianki. sobie jako, jako tenisista? To znaczy, że prowadziłem na przykład inną zawodniczkę, mm -hmm. zarabiałem kilka tysięcy na, w sensie jako, na miesiąc. Jako trener rozumiem. jako trener. Okay. Mm -hmm. Tak, ale tak bardziej yy, nazwijmy to. No delikatnie, no, bo mm -hmm. tu nie było tak, że chcę dużo zarabiać, teraz będę trenerem tenisa i będę wielką gwiazdą. Nie. Mm -hmm. eee, no i tak było przez ileś lat. Nie? Mm -hmm. I co dalej? I co dalej? No, <laughs> no to lecimy dalej. Później, później jak już przyszły te kryzysy, bo to był taki moment przełomowy mm -hmm. i się wszystko posypało, łącznie ze zdrowiem rodziców, to Dzięki jakby opatrzności jakiejś, byłem bardzo mocno w rozwoju osobistym i duchowym, bo to mnie zafascynowało na maksa. Czyli mhm. w międzyczasie ja potrafiłem po 8 godzin dziennie uczyć się dzień w dzień tych rzeczy rozwojowych, jeżeli chodzi o rozwój osobisty, rozwój duchowy, samokontrola myśli, emocji te, mhm. i te klimaty. I jak się to wydarzyło, to nie załamałem się gdzieś tam z tyłu głowy miałem po pierwsze tych wszystkich mentorów typu Steve Jobs, Arnold Schwarzenegger i tak dalej. Oni wszyscy, którzy mówią, never give up, sky is the limit, you can do it. Mhm. I to miałem jakby z tyłu głowy, jak się to wszystko wydarzyło, że dam radę. I nie, choćby nie wiadomo, co się działo. Nie widziałem jak, mhm. ale że udźwignę to wszystko. I gdzieś tam ten rozwój duchowy, rozwój osobisty sprawił, że stałem się jakby dzięki, dzięki czy poprzez tą sytuację dużo potężniejszy niż kiedykolwiek. Mhm. Czyli, jakby zebrałem wiedzę, którą mogłem zapraktykować w najtrudniejszym momencie życiowym, nie? Mhm. I od tego momentu stałem się tytanem pracy, praktykiem tych różnych rzeczy, których się uczyłem, no bo zostałem do tego zmuszony. Mhm. Książka, którą wypuściłeś w 2014 roku, tak? Eee, mówimy o. Niemożliwe. Nie, słucham? Książka niemożliwa. Tak, dokładnie. Mówiłem... <laughs> niemożliwe. Co, do, co, dokładnie co, niemożliwe. tak. Niemożliwe. To nie był 2014. E, miała odbyć się szerokim echem na świecie. Udało się? Mm, próbowałem, no próbowałem, no, ona bo miała przetłumaczyłem być ją. Na pięć, nie? I przetłumaczyłem ją na pięć mhm. języków. Przetłumaczyłem niemożliwe i przede wszystkim obsesję doskonałości, bo obsesja mhm. doskonałości to jest taka książka, która jest od, odkąd ją napisałem, bestsellerem cały czas, cały jakby czas. co miesiąc, rokrocznie. Mhm. Ona się najlepiej sprzedaje ze wszystkich książek takich w tej tematyce. I próbowałem rozesłałem ją po wszystkich praktycznie większych wydawnictwach, o jedno się otarłem, żeby to było jakby do na cały świat, żeby poszła, mm -hmm. ale mieli z kimś już podpisany kontrakt na napisanie podobnej książki, przynajmniej tak mi się wytłumaczyli, mm -hmm. że bardzo fajna pozycja, ale nie. Okay. A większość wydawnictw w ogóle jakby w ogóle nie odpowiedziała, nie? Także mm -hmm. domyślam się, że te duże wydawnictwa dostają tyle tego wszystkiego, że bardzo dużo no pewnie... tak, no dużo łatwiej jest wydać książkę na przykład niż film, prawda? Więc, więc, więc... dużo łatwiej, no ale mm, też wiem, że jakieś popełniłem na tamten czas, czyli na przykład przetłumaczenie trzeba bardzo dobrze na przykład zadbać. Mm -hmm. To nie jest tak łatwo, żeby książka była dobrze napisana, żeby się lekko czytała. I dzisiaj jak już mam takie duże doświadczenie, bo 16 książek napisałem. Mm -hmm. To naprawdę nie wiem, kto by musiał książkę wziąć, żeby ją dobrze przetłumaczyć, żeby po angielsku się dobrze czytała. Bo to musi być osoba, która za, zarówno rozumie polski język perfekcyjnie mm -hmm. i potrafi oddawać w prosty sposób trudne, złożone rzeczy po angielsku. No tak. Dokładnie. No, no i wiesz, znaleźć kogoś takiego. To nie jest takie proste nie i jest. nie rzuciłem tej rękawicy, żeby kogoś takiego znaleźć i to moje tłumaczenie było takie, że mm -hmm. może też dlatego nie. A jeżeli chodzi o obsesję, uważasz, że ta książka się dobrze starzeje? Bardzo dobrze się starzeje, bo ja trafiłem na wywiad właśnie na temat tej książki. E, gdzie no dosyć. E, gdyby ktoś, nie wiem, nie przeczytał tej książki, gdyby ktoś e, cię na tamten czas nie znał, a trafiłby tylko i wyłącznie na ten wywiad, to pomyślałby sobie, że jesteś narcystycznym dubkiem, który po prostu jakby e, pozjadał wszystkie rozumy i e, odkrył nagle coś, co zrewolucjonizuje, zrewolucjonizuje sport. Czy według ciebie zrewolucjoniz zrewolucjonizowałeś sport poniekąd, tą książką? Myślę, że tak. I teraz Trafię, dlaczego. Bo dostałem bardzo dużo wiadomości w stylu. E, dziękuję. Dzięki Tobie, dzięki książce Obsesji Doskonałości, zostałem na przykład mistrzem Europy, zostałem mistrzem <kuh> świata, <kuh> zostałem mistrzem Polski. Dzięki Tobie wiem, że mogę osiągnąć. I wiesz, jak już mamy takie e, argumenty, to czy mogę to <kuh> użyć? Myślę, że tak. Bo obsesja jest naprawdę bardzo mocno znana i rusza ludzi z miejsca. Czyli sportowcy, którzy lecieli w kulki, nagle mówią: Ja, piernicze, rozumiem, mhm. dlaczego jedni osiągają wybitne rzeczy, a inni nie. Mhm. I to jest dla nich taki punkt bardzo często przełomowy do tego, żeby stać się profesjonalistą. Mhm. Co, w ogóle, co w ogóle spowodowało, że ty postanowiłeś tą książkę napisać? Co się wydarzyło u ciebie? Połączyłem kilka światów. Mm -hmm. I te kilka to w sumie można powiedzieć są dwa główne. Czyli rozwój duchowy, samokontrola myśli, emocji. No, można powiedzieć, trzy światy. Czyli to jest jakby jedno, świadome budowanie nawyków. Mm -hmm. A druga sprawa to jest rozwój jakby osobisty. Czyli you can do it, sky is the limit, never give up, miesz jak najwyżej, mm -hmm. e, otaczaj się profesjonalistami i tak dalej. Czyli to jakby można powiedzieć nawet z biznesu mm -hmm. przeniesione mądrości plus. Yy, Najlepsze no, plus moje całe doświadczenie jako, jak, jako sportowca. Mm -hmm. Może nie mistrza świata, ale jednak tych medali mistrzostw Polski trochę nastukałem i już ten pogląd profesjonalizmu rozumiałem. I jakby mm -hmm. też trzy światy połączyłem. Mm -hmm. yy, no, ale jeżeli chodzi o sam jakby pomysł, no to rozumiem, że siedziałeś, yy, czytałeś, <grym> rozwijałeś się, <grym> tak? Więc jeżeli chodzi <grym> o te książki, <grym> tak? I nagle co? Wpadło ci do głowy a teraz będę pisarzem. Napiszę taką książkę, że rozpierdolę system m m m Nie chodzi o ten nie proces na takiej zasadzie, ale twórczy, bo jakby o czym jest ta książka To ja wiem, natomiast chodzi mi po prostu o to Jak się wpada na pomysł, żeby napisać ogóle, książkę no? Jak się w ogóle wpada na coś takiego, żeby napisać książkę I jak to jest, że ma się w sobie tyle jakby samozaparcia i tyle jakby wiary w siebie, że robisz coś i twierdzisz, że to po prostu zrewolucjonizuje yy, świat, yy, rozpierdoli system i teraz po prostu będę najlepszym z najlepszych jakby pisarzy sportowych men, yy, od mentalu i tak dalej, i tak dalej. Jak to powstaje po prostu, ta, taka myśl, z czego to się bierze? Okej, okay, kumam, kumam. No u mnie się to wzięło z kilku punktów, które później razem jako suma zagrały. Pierwszym było to, że jak miałem lat 16, spojrzałem na gablotkę z książkami i tak sobie mówię, kurczę, ale fajnie by było coś takiego kiedyś po sobie pozostawić. Bo mm -hmm. Gdzieś mi przeszła taka myśl, że odchodzimy z tego świata. Nie wiem, czy ktoś wtedy bliski gdzieś tam mi nie umarł, czy bliższy, czy dalszy, ale, ale ktoś tam umarł i jak wtedy mi tak 16, Jak miałeś 16 lat, to też był ten etap, w którym jakby ci ktoś podsunął książkę do przeczytania, to byś nie. się zażygał. Tak, Miałeś to był ten, ten etap, dokładnie ten no. etap, Ale patrzyłem na te książki i tak sobie myślałem: kurde, że fajnie by było. I to była jedna taka myśl. Mm -hmm. A później, jak się stała ta, nazwijmy to, tragedia, ee, znaczy to jeszcze nie. Później odkrywałem taką wiedzę, że to było. No bo nikt nie mówi, wiesz, ile mamy lat, ty, ty, ty może młodszy jesteś. No niewiele. <laughs> Ale nie, ja nigdy nie słyszałem od nikogo do 20 myślę piątego roku życia, żeby ktoś rozmawiał na temat tego, że się myśli same myślą, mhm. żeby kontrolować emocje, żeby świadomie budować nawyki. To są rzeczy o których się nie rozmawia, o których nie słyszy. Jak mhm. ja to odkryłem, że mój umysł sam się myśli. Ja mogę kontrolować i nie przejmować się na przykład tymi myślami. Ja mogę kontrolować moje emocje. To dla mnie to było wow! I mhm. dlaczego nikt o tym nie mówi? Dlaczego nikt tego nie wie? I to był kolejny jakby element. Nie, nie? Tu coś po sobie pozostawić. Tu odkryłem wiedzę niesamowitą, mhm. która była nieprawdopodobna. Później jeszcze odkrywałem wiedzę taką biznesową, jak myśli Steve Jobs i tak dalej, ta cała reszta. I w pewnym momencie, jak był ten kryzys, ja wiedziałem, że żeby stać się też autorytetem, czyli to kolejny argument. Żeby stać się autorytetem w treningu mentalnym sportowców, dobrze by było mieć jakąś podkładkę. Z tych studiów zrezygnowałem, mhm. więc dobrze by było napisać fajną książkę. No to napisałem tą pierwszą. A później mówię, te wartości, one powinny być tak samo w sporcie. Sam sport zasługuje jakby na, na taką wiedzę. Mhm. I ja wiedziałem, że ta obsesja rozwali system, przynajmniej w to wierzyłem. Bo nikt nie napisał nigdy na świecie takiej książki, żeby właśnie wsadzić ten rozwój osobisty, duchowy do sportu. Nie mhm. było takiej, byłem pierwszy. I. W to wierzyłem, że to rozwali jakby system, nie? Także taka geneza sz ze szczątków, wierzyłem, że to zarazem sprawi, że, że będę miał większy autorytet, ludzie mnie poznają, że to może zbuduje może też trochę moją markę, mm -hmm. ale wywodziło się to z tego, że odkryłem wiedzę nieprawdopodobną, którą wiedziałem, że muszę się podzielić z innymi. Mm -hmm. Skąd nauczyłeś się pisać? To jest dobre, nie? Bo ja w szkole nie pisałem. Ja, mama, no jeżeli, jeżeli mama pisała chciałeś na, nie? Na, Jeżeli chciałeś rzygać jakby na, na myśl o czytaniu książek, to obstawiam, że też nie pisałeś, nie? No nie, no właśnie nie, Bo to, I to w, tak, w ogóle wiesz. mi wszystkie, wszystko mama pisała. To był dramat. Pierwszą no. książkę pisałem 10 miesięcy no. codziennie po gdzieś tak cztery minimum godziny w nocy. Także mhm. to była gechenna. Ja ją dwa razy wywalałem do kosza. Czyli mhm. wiesz, wyobraź sobie, że napisałeś całą książkę, zaczyna się czytać i mówisz, no, no nie, nie jesteś w stanie tego tekstu nawet uratować. Mhm. Rozumiesz, że jakbyś chciał go zacząć ratować, zdążysz napisać 10 książek. Mhm. E, no i co metodą prób i błędów? Nie? Miałem też jeszcze taka, taka podopieczna moja, e, starsza babeczka, którą wtedy już trenowałem, też motorycznie, mhm. e, dawałem jej do czytania. Ja David Dawid, na przykład, wiesz, to się inaczej robi, to inaczej. To. Czyli dawała mi takie luźne rady. No i suma tych rad gdzieś sprawiła, że już potem zaczęłam wiedzieć, jak to pisać, żeby to działało. Mm -hmm. nie? Także pierwsza książka tak mi przygotowała, że teraz jestem w stanie napisać książkę nawet w trzy dni w tydzień. Mm -hmm. Jak to było, spow... znaczy jak wyglądało to, że. No bo to był etap, w którym rodzice zbankrutowali, tak? Mm -hmm. Mama miała niedoleczone... niedoleczonego raka, tak? Babcia też była chora. Dalej jest chorowana. Na, bydółka, dalej no. jest chorowana. Yy, miałeś żonę i małe dziecko, jakby na, na głowie jeszcze, tak? Yy, I przychodzisz ty do domu, tak? I mówisz. Teraz to ja napiszę taką książkę, że no, będzie Nie super, to nie było tak, ja w to nie wierzyłem, żeby była jasność. Mi się Ale marzyło, to? żeby tą książkę dać na początku po prostu tej gablotki. Ja wiedziałem, że to zawsze będzie jakiś. Czyli to było ten... tylko dla siebie na początku? Tak, i później a informowałeś jak już, o tym jak właśnie już Twoje, twoje otoczenie tak, i twój świat, że no teraz... wszyscy mi się, wiesz, pukali ostro, po właśnie głowie. Właśnie o to mi no. chodziło, nie? No. Jak to wygląda, że wiesz, że tutaj są takie tragedie wokoło, jakby rodzinne, zdrowotne i jest takie życie codzienne, a ty przychodzisz i będę pisać książkę, nie? Napiszę książkę, mam taki pomysł na książkę, no, że w ogóle. Moja mama no na mnie jak... spojrzała, tak, wiesz, tak i tak. No, no, fajnie, więc właśnie. fajnie nie? Nie no. wiesz, że jeszcze wiedziałeś, no. że mi wypracowania pisze. No. No. <laughs> no, więc właśnie, nie? Ale to było takie. <laughs> ale to co? Za, za, za jakby zawziąłeś się i powiedziałeś, no, no po prostu ją napisze. To... Tak, ale widzisz, tu mnie uratowało to, że się osłuchiwałem naj, najwybitniejszych tego świata, jeżeli chodzi o jakby o świat sukcesu. Czyli niezależnie, co mówili znajomi, niezależnie, kto się jak pukał po głowie, niezależnie, co moi rodzice gdzieś tam y, mówili. Ja wiedziałem, że muszę zrobić coś, co uważam, że mam zrobić. I bez względu, jakby na poniesione koszta, czy to hejtu, czy to jakiegoś wyśmiewania, po prostu muszę to zrobić. Mhm. I poszedłem, jakby trochę tak ślepo za głosem tych najmądrzejszych, żeby masz pasję, chcesz czegoś dokonać, zrób. Mm -hmm. eee, no, i udało się w pewien sposób. Eee, ty zacząłeś też. No w, pewien. w pewien sposób na tamten no. czas. <laughs> eee, nie. Trochę pykło, no. Trochę py pykło. Eee, i Zacząłeś, nie wiem, być w pewien sposób traktowany jako psycholog sportowy, bo tak niektórzy. Można tak to mówili. nazwać. Mentalny sportu sprawy. Rozumiem, że otworzyłeś co? sobie swoje, swój jakiś gabinet, tak? Do, tak do konsultacji. To tak to można nazwać. Mm, pytam, bo rozmawiałem ostatnio, prowadziłem też rozmowę z Łukaszem Walą, tak jak ci mówiłem, z tym chłopaczkiem, który jeździ na wózku, a był judoką. i on opowiadał, że był u ciebie i dostał no, radę no, od ja, ciebie. Ja do niego podjechałem też tam, no, no, jak był nieist... w ogóle jeszcze w tym. No, no Nieistotne, jakby Aha. kto u kogo był. Natomiast dostał od ciebie radę już na tamten czas dla 18-letniego człowieka dosyć kontrowersyjną, bo powiedziałeś mu, no, stary, no musisz rzucić szkołę Aha. i tronować nie półtorej godziny dziennie, tylko dużo, dużo więcej. Czy Ty uważasz, że taka rada dla młodych ludzi, 18, 16, 17, 19-letnich, którzy jeszcze nie skończyli szkoły, nie jest taką radą, która może im nawet i życie zniszczyć w pewien sposób? Jeżeli źle to... Nie ma czegoś takiego w ogóle jak rzucić szkołę. Mm -hmm. Czyli możesz przyjść na przykład do szkoły w chmurze. No, nie, do... teraz tak. nie uczę nie tak. Wtedy tak samo było. Mm -hmm. Wtedy było nauczanie domowe. Nie no. było to mm -hmm. w chmurze, ale było nauczanie domowe. Bardzo podobne, mm -hmm. tylko zamiast pojawiać się online, co tam raz na pół roku, to się teraz pojawiasz po prostu w szkole. Znaczy pojawiałeś się w szkole, mm -hmm. także to się niczym jakby nie różni, nie? Mm -hmm. E, także e, jak było, jak sobie tak spojrzysz na swoją przeszłość, mm -hmm. ile razy było tak, że się miałeś czegoś uczyć, a się nie uczyłeś? Ja się w ogóle nie uczyłem. I na ja dzień ogólnie... przed mm -hmm. wieczorem mówisz: O kurde, to już jutro, i ogarniałeś cały, cały mm -hmm. temat, nie? Nie, ja, ja miałem akurat tak, że jeżeli chodzi o mnie, to cała podstawówka i całe gimnazjum nauczyło mnie, ty nauczyło mnie tyle wtedy. Yy, że liceum przeleciałem po prostu bez żadnego problemu. No, bo to było tylko i wyłącznie Powtarzanie, powtarzanie i delikatne poszerzanie wiedzy, nie? Na angielski chodziłem prywatnie, więc jakby dla mnie angielski to był przyswojony. Ja myślałem po angielsku i tak dalej, i tak dalej, więc dla mnie angielski to było po prostu pikuć. Polski i geografia w liceum. No, no, umówmy się. Szanujmy się, nie? No właśnie. E, ale wybiłem cię, no. <grym> wybiłem cię jakby z myśli, prawda? Że e, do czego myśmy to zmierzali? Chodzi mi o to, czy według ciebie nie jest to tak? Szkoła nie niszczy, bo tu chodzi o to, ale że... Ale nie mówię, że szkoła niszczy, tylko czy to nie jest tak, że jeżeli taki, taka młoda osoba od ciebie usłyszy, że... No to właśnie... jest bardzo, bardzo dobra rada. Jeżeli masz talent, a jeżeli chodzi o Łukasza, to mm -hmm. on był mega utalentowany, bo on już na tamten czas chyba był wielokrotnym mistrzem Polski czy nawet mm -hmm. Europy gdzieś tam. Mm -hmm. Także y, osoba, która nagle zacznie trenować nie raz, a dwa razy dziennie, która nie musi siedzieć w szkolnej ławce przez 8 godzin, tylko będzie na przykład ten czas poświęcać na regenerację mhm. albo czytanie mądrych rzeczy, czy to z diety, czy z motoryki, czy y, cokolwiek, no mhm. to wiadomo, że jej szansa, żeby była wybitnym sportowcem, będzie nawet nie powiedziałbym dwa, tylko może i 5, albo i 10 razy większa. Mhm. No i teraz, a co będzie, jak będziesz chodził do tej szkoły, będziesz miał te paski. Mm -hmm. no co ci potem? No, no nic. No nic. No mm -hmm. dlatego, jeżeli teraz się pytasz przez taki negatyw, mm -hmm. że tym dzieciom taka krzywda się może stać, bo nie, nie będą chodzi chodziły do szkoły. Chodzi mi o inną zupełnie kwestię. Chodzi mi tu o kwestię na przykład relacji z rodzicami. Bo powiedzmy, że wychowują się, takie, ta, taka osoba wychowuje się w rodzinie, gdzie rodzice duży nacisk stawiają na to, jest to, nie wiem, rodzina nauczycielska, jak to się mówi, czy, czy coś w tym stylu. I kładą duży nacisk, że musisz skończyć szkołę. Nieważne, czy skończy się z wyróżnieniem, z paskami, czy nie, musisz skończyć szkołę, iść na studia, zrobić sobie chociażby papier, bo to ci może pomóc, jakby w życiu. I teraz taka osoba, która ma 10 lat, 17, 18, gówno wie o życiu. Najczęściej takie osoby 17, 18-16-letnie. Oczywiście nie mówię o wszystkich. Nie wrzucam wszystkich do jednego worka, ale dużo takich osób nic o życiu nie wie. Myśli się, że jest się dorosłym i że się pozjadało wszystkie rozumy, aczkolwiek nie wiesz, co cię czeka w życiu. Nie masz pojęcia, kompletnie. I idziesz do rodziców i mówisz, słuchaj, mamo, słuchaj tato, ja od dzisiaj przechodzę na szkołę wieczorową. Niestety rodzice albo muszą się rzucam zgodzić, no. szkołę i. Będę zawodowym sportowcem. Nie wiem, trenując judo, trenując karate, trenując, yy, nie wiem, szermierkę czy cokolwiek innego. Rodzice widzą, że okej, okay, no, jesteś dobry, ale jakby wiedzą, że jest na Twoje miejsce milion innych osób, i w sporcie udaje się tylko wybitnym i niewielu, i możecie spotkać nawet byle kontuzja i skończy jakby Twoją, yy, twoją karierę. A Ty jakby zaszczepiasz to takim, takim dzieciakom, powiedzmy, że no jeżeli tego nie zrobię, nie rzucę tej szkoły, nie zmienię jakby swojego życia, no to jest koniec, kropka, po mojej karierze i tak dalej, i tak dalej. I wystawiasz na próbę, wystawiasz na no, no na próbę, tak jak powiedziałem, relacje z rodzicami, które mogą na długie lata ucierpieć, bo taki ktoś będzie na przykład nie uda mu się zrezygnować z tej szkoły, on się podda, nie będzie częściej chodził na treningi, bo nie będzie, bo, 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 bo nie stwierdzi, że no dobra, to się zawezmę, i mimo wszystko mimo tej szkoły mimo tego wszystkiego będę trenować mm, więcej tylko obrazi się na rodziców bo oni mu nie pozwolili i wiesz i może coś takiego doprowadzić do tematu takiego że eee, słusznie relacje słusznie, słusznie? <laughs> też bym strzelił focha no. no nie no wiesz co jak ktoś... nie czujesz takiej odpowiedzialności po takich słowach Wypowiadając e, to... takie słowa, bo można powiedzieć wszystko, i młode osoby naprawdę mogą to jakby bardzo do siebie przykleić. Nie? Tak samo jak rodzice mówią, że musisz chodzić do szkoły, bo będziesz nikim, i wiesz, i tu mhm. masz. Ja, ja wolę, żeby dzieciaki się rozwijały w tym, co kochają, w tym, co lubią, i dały sobie szansę w tym, mhm. a nie otwierały sobie, wiesz, furtkę tak szeroko, która zajmuje trzy czwarte dnia że w razie co będę na dobrą sprawę nikim, tak? bo mhm. kończysz szkołę i nie masz żadnego konkretnego zawodu, nic. Mhm. A wiesz, jak zawodnik pójdzie na maksa w sport i on to zrobi profesjonalnie, tak jak jest było to opisywane w Obsesji, no to on się staje, jak kończy swoją karierę, nawet tak jak ja w wieku 19 lat, to ja miałem fach no, trenera tenisa, no bo sam byłem dobry, no to mogłem amatorów trenować bez mhm. problemu. Przygotowanie motoryczne całe życie robiłem, też potrafiłem to robić, mam dwa zawody. Jeszcze wszedłem jakby w ten trening mentalny, który też wszystkim jakby proponuję. To nagle ty kończysz sport, mając 20 lat, masz cztery dosyć lukratywne zawody, patrząc na spektrum zawodów, jakie są w Polsce. Mhm. Wiesz i teraz nieważne de facto, kim byś był, nawet jakbyś był bokserem. Bo tam są mniejsze pieniądze, jeżeli chodzi o treningi, i dobrze rozegrasz te kilka elementów układanki, lepiej na tym wyjdziesz niż na etacie gdziekolwiek. Mhm. Nawet jak na etat prawniczy, nawet jakiś etat, nie wiem, lekarz, lepiej na tym widzisz finansowo. Mhm. Także wiesz, czy to takie złe. Moim zdaniem, lepiej całe życie być w okolicy swojej pasji niż w okolicy rzeczy, których no, nie lubisz robić, nie? Mhm. Jakby ja rozumiem, tylko czy wiesz. Yy... A to, że się któryś rodzic obrazi, albo któryś zabrania, to realnie to wiesz. No więc właśnie, ciebie to wiesz, ale tak naprawdę, tak jak mówię, no, możesz popsuć po prostu relacje na, na linii, jakby rodzić dziecko i to na długie, długie lata. Wiesz, potem to ja na to potem, patrzę. wiesz, mogą być ta, może być tak, że, że, że te dzieci, nie wiem, e, że te dzieciaki i ci rodzice, nie wiem, trafią do psychologa się leczyć, bo nie wiem, bo będą miały jakieś złe doświadczenia z rodzicami po, po tych kłótniach, bo Dawid nam powiedział, że mamy iść, rzucić szkołę, a rodzice mi nie pozwolili, oni mnie nie kochają i w ogóle i, i, i tak dalej, nie? No i dziecko będzie miało po niej kontrację, nie? Mhm. Nie mówię może o miłości, bo rodzice czasem ze strachu plus chcę dobrze dla dziecka podejmują decyzję, nie, nie będziesz uprawiał sportu. Mhm. To wypływa z miłości, ale zarazem niskiej logiki. Tylko mhm. wiesz, jak łączymy strach... I miłość, słabe powiązanie, bo wtedy, jeżeli masz dziewczynę, na przykład, już nie mówmy dzieci, mhm. to mówisz kochanie, nie wyjdziesz na tą imprezę, bo coś ci się stanie. <głos> <głos> wiesz, że tak kocham, że nie wyjdziesz, nie mhm. pójdziesz, bo ci zabraniam. Mhm. No i wiesz, i takie zabranianie jest w sporcie rodzice-dzieci, takie zabranianie jest w związkach, a ja uważam, że każdy, jeżeli coś kocha, czuje to, niech to zrobi, nawet kosztem tego, żeby się sparzyć. Mhm. Nie ma nic gorszego niż. Komuś podciąć skrzydła, moim zdaniem. Mhm. Lepiej jest nawet pójść w tą praktykę, sparzyć się, wiedzieć, że się popełniło błąd, niż nie spróbować. Nie? Mhm. Także gorsze jest takie życie w takim przekonaniu, że mogłem więcej podróżować, mogłem spróbować innej pracy, mogłem, mogłem, mogłem. Lepiej jest powiedzieć, doświadczyłem i się zmądrzałem, aniżeli całe życie iść tak wiesz mhm. delikatnie. Rodzice się odkuli? Po bankructwie? Nie. nie, to jest nie do odkucia. To jest nie do odkucia? Nie do odkucia. Już yy, czym się teraz zajmują? Yy, tata mi teraz pomaga przy deweloperce, także yy. załatwia papiery, jeżeli chodzi o część urzędową. Nie muszę yy. tego robić, yy. a moja mama yy, skończyła swoją karierę yy, pielęgniarską. Z 30 lat temu chyba. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o Twoje treningi mentalne dla sportowców, chwaliłeś się, że to już chyba w 2014 roku, jeżeli dobrze pamiętam, jak sobie sprawdzałem, że do 2014 roku pomogłeś już ponad 100 sportowcom. Jak, ilu masz sportowców na, na koncie, którym pomogłeś, jeżeli chodzi Teraz o mental? Bardzo dużo. Mhm. Bardzo dużo. Na pewno nie 100, tylko to może być. Eee, no w tysiącach, mhm. a ile, czy to będzie tysiąc czy dwa, to nie powiem, ale to będzie gdzieś, w, już będzie ponad tysiąc, mhm. nie, na a pewno. współpracowałeś z takim profesjonalnym sportowcem z eee, Czy to były tylko... Jeżeli chodzi o mistrza świata czy Europy, to mhm. tak. Tak? Nie z najbardziej komercyjnych jakby… Dyscyplin. Czyli tak, czyli nie, nie było tam, nie wiem, Lewandowskiego, mhm. z takiego kalibru, żeby to była aż tak medialna osoba, ale wiele, wiele, no praktycznie z wszystkimi dyscyplinami, mhm. nie, od szachistów, po judo, po szermierki, po praktycznie wszystko. Mhm. A co kieruje osobą, która y, zna się, trenowała tenis y, i zna się przede wszystkim na tenisie, potem poznaje jakby tajniki mentalu? Co kieruje taką osobą, żeby otworzyć y, Football Training Center, który jest, który jest skupiony jakby na piłce nożnej? Łańska fantazja. Jak się ma to jedno do drugiego. Mhm. E ja robiłem to, na czym się znałem, nie? czyli. Mhm. Trening mentalny i przygotowanie motoryczne. Mhm. I te dwie rzeczy na maksa kulały i kuleją po dziś dzień w piłce nożnej. Mhm. Czyli jak, jak ja napisałem książkę, zaczęli do mnie przychodzić sportowcy na treningi mentalne. Później zaczęli oni ze mną przygotowanie motoryczne. Mhm. Ja zacząłem słyszeć ich historię, jak to wygląda w klubach, jak się zachowują trenerzy, jak wygląda w ogóle plan dnia, jak to wszystko wygląda. Jak ja to usłyszałem, to ja mówiłem, że to jest niemożliwe, bo ja jako tenisista, zawodowy sportowiec, Spokojnie. trenowałem po 4-6 godzin dziennie mhm. i dla mnie to było tak, że z perspektywy czasu nawet wiem, że mogłem więcej robić, że mogłem więcej się uczyć jeszcze już nie mówię trenować, mhm. ale więcej mhm. przyswajać wiedzy i teraz jak ja wiem, że piłkarze trenują po półtorej godziny z czego nie mają 3 minuty piłki przy nodze to to, to był dla mnie szok mhm. i wtedy zrozumiałem, że jest jakby taka nisza że jest opcja, bo właśnie zastanawiałem się czy otworzyć mnie dla wszystkich sportowców czy pójść spe specjalizacja jakby piłka nożna i stwierdziłem, że to może być lepszy jakby rynek mhm. i spróbuję pomóc wszystkim piłkarzom, nie obudzić ich do tego profesjonalizmu. Mhm. Także jakby nie mówiłem im, jak kopać piłkę. Rozumiem. Rozumiem. Tylko nie, co robić, żeby więcej kopać piłkę? Co robić, żeby więcej kopać piłkę, żeby to skuteczniej od strony motorycznej i mentalnej, mm. Nie? Mm. ale no nie od taktycznej czy, czy, czy technicznej. Rozumiem. Wziąłeś pod to kredyt. Gdzieś tam się dokopałem, że podobno 100 tysięcy, tak? Nie wiem, no, coś takiego, no 100, 150. A jak się ma to do tego. Bo też pytałem właśnie o tych rodziców twoich, czy oni się jakby po tym bankructwie podnieśli, bo gdzieś tam dokopałem się do informacji, że to wcale jeżeli chodzi o te. Food Football Training Center i ogólnie o Twoją jakby karierę, to wcale nie jest tak, jak Ty to kreujesz, tylko jako, że Twój tata był naprawdę bardzo i bardzo bogatym człowiekiem, to on podobno zasponsorował Ci Football Training Center. No i to wszystko, te, 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 te historie by się hmm. zgadzały, bo zostaje, jak wiesz, mój tata miał sklepy spożywcze, miał hmm. w pewnym momencie chyba osiem, jak one już zaczęły padać, hmm. już de, de facto była kaplica, udało mu się stworzyć restaurację, na którą wziął kredyt. Hmm. Później, jak już to wszystko jakby się zmiotło, to ludzie jakby nie rejestrują tego momentu, nie? Więc mm -hmm. sobie zapamiętali, że była jakaś błęka piątka. Że było tak trochę lepiej niż większość osób, mm -hmm. I, i oni się jakby zatrzymali w tej mentalności. I teraz nikt nie wie, co się działo u nas w domu, mm -hmm. wie, co chodzi. No. Że były misje samobójcze, że się raki z tego wszystkiego pochodowały. Mm -hmm. Tego ludzie nie widzieli, bo jakby nie byliśmy nadzielni z transparentami, że słuchajcie, te, teraz jest kryzys i ten kryzys trwa od lat. Mm -hmm. <gry> nie? I tego ludzie jakby nie zarejestrowali. Dlatego są komentarze w sieci, że osoby, które mnie pamiętają sprzed jakby tego krachu. To one mówią, nie, przecież przecież, on był, przecież oni mieli pieniądze, mhm. przecież on nie dostał. No mhm. nie, no już tego nie rejestrują ludzie, nie? Także to jest taki moment, taka dziura w mózgu osób, które mnie rejestrowały w Zabrzu, które mhm. mnie tak dobrze znają, z których ja ich nie znam, mhm. bo pamiętały tam ten okres. No nie? właśnie byłem bardzo ciekawy, tego było, bo dużo razy takich komentarzy dwa, że nawet gdzieś tam y, jakieś wideo widziałem, że a chyba nawet Nitro czytał, y, który został teraz skasowany z YouTube'a. <laughs> czytał właśnie jakieś. <laughs> Ojeju... <laughs> Wiem, Co że się nie Robimy, robimy <laughs> tej minutę ciszy i staniemy. Taki, daj fajny, daj. taki fajny kanał. Wiesz, jak mówimy o tych wszystkich wartościowych ludziach, którzy zmieniają świat, to, to wiesz, to to był Nitro, nie? Dalej się nie, 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 nie przekonałeś do niego. A nie no ja wiem, że to jest fajny chłopak, jakby na pewno. Mhm. E, jeżeli z nim pogadasz, wiesz tak, jak my tutaj przy wodzie, przy kawie. No, ale jego działalność w sieci, umówmy się, średnia, nie? No, no. Widziałem lepsze, widziałem gorsze? Wiesz, <laughs> ale... Mam nadzieję, że nie bijesz do ale... mnie teraz. Nie? <laughs> no, ale wiemy, że, że no nie, nie ściągają cię za nic, nie? Mhm. No tak, no, nie ściągają cię za nic, tam załapań, załamanie regulaminu, ale mniejsza nie, nie o nim. Co się stało, że FTC zostało zamknięte? No nie to nie jest, że zamknięte, wiesz. tylko no. ja je sprzedałem y, mojemu, y, tak jakby pierwszemu wspólnikowi, który był przez chwilę ze mną, y, trenerowi y, odpowiadającemu za przygotowanie motoryczne naszego narodowego teamu piłki nożnej. Mm -hmm. Czyli tego elitarnego, mm -hmm. nie? Naszej kadry. Także on to przejął. Nie dziś nie mocno z marketingiem. No dlatego właśnie... może tego tak nie słychać. Wydaje się, że to przymarło, umarło może nawet. No tak, no na Instagramie ostatnie zdjęcie w 2021 roku. No mało kto marketingowo umie, tak jak ja wymiatać. Eee. <laughs> Stary, <laughs> żebym ja się dokopał do końca twoje, do początku Twojego Instagrama. Nie, ciężko. To jesteś pierwszą ale osobą. Spróbowałeś to? Tak, zrobiłem to. Do 20... 2000 tak, zdjęć tak, tam pierw... jest prawie. Tak, pierwsze zdjęcie do... dokopałem się do tego twojego pierwszego I zdjęcia. Lag, no. I te lagi, to jest nic, nie, ale <laughs> potem jak sobie przeglądałem właśnie to Football Training Center, to tam Wiesz, pojedyncze zdjęcia, zanim mi się to załadowało, mówię, nie, no przecież to, to się nie da, nie i y, naprawdę tych fot masz od zatrzaskania, ale to Instagram... Ale od, od zatrzaskania w ostatnich latach. Ale Instagram, było dobry, ich mało, no. Instagram jest dobry dla mnie. Ja zawsze przeglądam Instagrama moich, moich gości. To, jest I historia. to Od samego początku to jest historia, to jest pewien pamiętnik mm, i pokazuje tak naprawdę czym zajmowałeś się po kolei i możesz sobie to w pewien sposób chronologicznie jakby ułożyć. A dla mnie to jest bardzo fajne, bo, bo ja lubię chronologię i chronologicznie w jakiś sposób prowadzić te podcasty. Też lubię algorytmy. To, <grytmy> <grytmy> Na sukces. <grytmy> I te rozmowy. Kiedy sprzedałeś to Football Training Center? 219 e, 2019 około. Mm -hmm. 2019? A w wpadłeś? W, w, wszedłeś w? Churde, dobre pytania. A, dwa, już jest siódmy rok. 7 lat minęło, no czyli 2015. W 2000... końcówka, końcówka 2015. Końcówka 2015 roku. Dobra. Na TikToku jesteś od lat trzech. Od półtora roku. Od półtora roku, przepraszam. To mm. półtora roku dopiero się śmiałem z ciebie w biurze, że kwet ten. Rzeczka <gryczka gryczka> wyprzedza tak. no. Nie, bo nie wiem, czy wiesz, ja jestem z branży jakby kredytowej też nieruchomości. Jestem ekspertem jakby kredytowym. Z wykształcenia może nie, ale z zawodu robię to od, od wielu, wielu lat. Więc jakby ja śmiechłem jak zobaczyłem ten, tego dziczka. Natomiast, natomiast wiedziałem. Wiedziałem w 100% o, o co Ci mi chodzi? chodzi, i A. wiem, że tak się da. Jakby nie chodzi o to, żeby rzucać szkołę, bo ja mam do tego, wiesz. Ja mam do tego yy, dużo to to dystansu, jak już ci Umówmy mówiłem. się? Wiesz, to był skrót myślowy. Ja wiem, że to był skrót myślowy. Ty jeszcze bardziej, wręcz hasło ty, marketingowe. Ty, ty, <laughs> ty, ty bardziej, że te TikToki <laughs> wtedy miały <śmiech> ile? Mogły <laughs> mieć tylko minutę, minutę, chyba, nie? To jeszcze były ten. Tak, że nie było tak, tych tak. długich TikToków, że teraz możesz do pięciu minut. Ale ja, tiktoka, ja nie, nie? chciałem nie? dopowiadać wszystkiego. No ja wiem. <laughs> 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 cały TikTok na tym polega, nie? Powiedz mi jedną rzecz, bo wydajesz mi się osobą, do TikToka jeszcze sobie przejdziemy i do tych twoich kontrowersji, które tam Rzucasz. Natomiast yy, wydajesz mi się osobą, która ma bardzo mocne parcie na szkło, jest tak? Mm, no. Czy y... <laughs> I to tak bardziej mm -hmm. ostatnimi czasy, nie? Od czasów TikToka. Mm -hmm. Od czasu TikToka, a tak. wcześniej nie? Wcześniej nie miałem parti. Wcześniej, wcześniej była sama IT. wartość, wartość, wartość. Mm -hmm. Mój marketing był. Chciałem, żeby dochodził jak do jak największej ilości osób, ale nie można tego nazwać parciem na szkło. Wtedy ja po prostu pięknymi, wartościowymi treściami starałem się przebić i zmienić mm -hmm. jak największej ilości osób życia. Jak to szło? Jak krew z nosa. A nie mogłeś iść do jakiejś telewizji, do jakiegoś programu. Nie zgłaszałeś się do jakichś programów telewizyjnych, typu, się, nie ja wiem, się... Love Island albo cokolwiek w <laughs> tym stylu. No właśnie tam Przedziała na tamtym mnie... etapie nie byłem właśnie taki, że było parcie. tam bo była u mnie Ola Kiepura. Ona wiesz, jest trenerką personalną. Też tam coachinguje itd i I ona wprost mi powiedziała, że poszła do pierwszej jakby edycji Hotelu Paradise i ona wprost powiedziała, że poszła tam po to, żeby zbudować swoją markę. Żeby ta marka osobista po prostu jej ten Instagram eksplodował, nie? Żeby dzięki temu dotarła do, 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 do wielu ludzi, bo jakby merytoryczne rzeczy na Instagramie głównie ludzie obchodzą, jest tak? obchodzą, ale jest to wąskie grono. I te wąskie grono nie komentuje tak mocno, nie daje tyle serduszek, co cały ten, nazwijmy to, ta grono ludzi, których mm -hmm. nikt się nie lubi, nie? Oni mm -hmm. są bardziej zaangażowani. Mm -hmm. W przejebanych czasach żyjemy, nie? Boże. Znaczy to jest smutne, że to, to pokazują komentarze. Jak mało jak się przegląda sieć, jest słów dziękuję i jestem ci wdzięczny, mm -hmm. a jak dużo jest wytykania, wszystkiego, nie? Uh -huh. I to trzeba powiedzieć, to jest duże słowo, wszystko, ale tam wytykają wszystko. Wszystko. <noise> o to ja wiesz. No. Jak wyglądasz, no jest wszystko po prostu wytknięte, nie? Uh -huh. A jak mało jest tego, że dziękuję, y jestem wdzięczny, nie? Uh -huh. Albo komplementowanie kogoś innego. Uh -huh. Jest dysproporcja i to po prostu potężna, nie? Uh -huh. Jakoś tak w nas, ludziach się za zakorzeniło to, że no... Niestety jest to, to w taką stronę. Kiedy Ty pierwszy raz wystąpiłeś publicznie ze swoim jakby coachingiem wśród do ludzi, do większej jakiejś grupy? Kiedy sprzedałeś pierwsze swoje szkolenie, tak to można nazwać? Bardzo późno. Dopiero gdzieś dwa albo trzy lata po otwarciu Akademii Football Training Center, nie? Mhm. Także to było ten. A pierwsze moje wystąpienie było darmowe w wyższej uczelni handlowej we Wrocławiu. Tak, widziałem, no. I to było Bycie... zaraz po jakoś tej książce tak. niemożliwe. Mhm. E... Powiem Ci tak, też wprost, ja gardzę ludźmi, którzy są, są coachami ogólnie. Naprawdę, nie, nie lubię. Dla mnie, na przykład, dla mnie na przykład wiesz, coaching to jest jeden wielki skam. Dla mnie ktoś, kto nazywa się coachem, w wielu przypadkach, nie mówię o wszystkich, bo znam, znaczy obserwuję takich, którzy są dla mnie wartościowi. Według mnie oczywiście. Eee, no. Jak na przykład Jakub Bebączek, który prowadził mentalnie reprezentację polskich siatkarzy mhm. na Mistrzostwach Świata, kiedy zdobyli A zdobyli A gdyby nie prowadził, też byś go tak lubił? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy bym go w ogóle znał. No. Natomiast ja podchodzę do tego, że naprawdę ci, którzy prowadzą szkolenia, eee, wiesz, możesz z siebie wycisnąć wszystko i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie to są ludzie, którzy przeczytali jedną książkę, dwie, trzy maks o rozwoju osobistym i dostali olśnienia i mówią, kurwa, teraz to ja innym pokażę tą drogę, na którą ja wszedłem po tych trzech książkach. Jak to odnosisz się do, do, do tego? Sam nim jesteś, powiedzmy, jeżeli chodzi o, o coacha. Natomiast jak Dzięki ty się do. odniesiesz do, do tej Cześć, branży? Dziękuję, jest dużo... Jest, dużo, ci <laughs> jest, dużo, jest dużo skamu według ciebie? Na tym rynku? Patrz, ee, zależy, jak na to patrzeć. No? Bo jeżeli e, widzę osobę, która... No, już nie będziemy wymieniać osoby, którą wymieniłeś wcześniej, ale mamy negatywne osoby w sieci, mm -hmm. które mówią, ty taki, ty taki, ty taki, tak i takie są ich kanały, nie? Wytykanie mm -hmm. innym. I mamy potem takiego coacha, wiesz, you can do it, sky is the limit, never give up, bo Coach przeczytał Mike, trzy książki siadło mu, no? mówią, kurde, zarobiste. No i teraz mm -hmm. jak ja mam tych dwóch ludzi porównać mm -hmm. i teraz. Ty mówisz, że gardzisz tymi pozytywnymi, którzy tak, przeczytali, mówię, że... przeczytali od pięć książek za mało i wiesz, i siedem lat za mało w branży, a już mówią you can do it. No. A jeszcze sam nie do it, nie no. wiesz. Mm -hmm. No to ja patrząc na te spektrum, no to dla mnie to jest mega pozytywny świat, fajnie, im więcej takich mm -hmm. osób, jak kogoś zainspirują do you can do it. Mm -hmm. Super. Mm -hmm. Także dla mnie nawet jeżeli on sam jeszcze nie jest praktykiem tego, o czym on mówi, to jest i tak. Tysiąc razy fajniejszy człowiek niż ludzie, którzy dają dużo tej negatywnej energii do sieci. Mm -hmm. Tysiąc razy lepszy. No, no, no. <laughs> Czyli wiesz. Nawet, ja, jeżeli ja, to, jest... to nie jest tak, że ja wiesz, że ja gardzę, ale otwarcie jakby piszę i o, tak, że dupę. gardzę, ale gardzę. Gardzę tobą, pfu, pluję na ciebie. Tak. Tylko po prostu jakby ja to odbieram, jako po prostu skam, to jest. Dla mnie, mi czasem po prostu to się no, takie wypada. Jak wypada jak mówić coś przykład, mądrego nie? w teorii, jak już czegoś dokonałeś. Przynajmniej jeden sukces. No właśnie. Pokaż. O, że to właśnie. działa, że o, jesteś właśnie. praktykiem. O właśnie, a ty jak, jest tak, no... ale to zróbmy tak, że mamy tych, co są praktykami i głoszą coś, mamy mm -hmm. tych, co są teoretykami i głoszą coś, no i mamy tych, nazwijmy to tą czarną strefę. <laughs> <laughs> te, dla mnie ci ludzie są i tak nieszkodliwi, moim mm -hmm. zdaniem, a nie? Bo tak treści, myślisz? które oni głoszą, no. nawet jak czegoś nie dokonali. Czy ktoś ci powie, wiesz, sam nie wierzy w siebie, nie ma tej pewności siebie, ale powie, musicie wierzyć w siebie, musicie cisnąć, a on nie ciśnie i nie jest pewny siebie. To jest i tak tysiąc razy lepsze dla świata, dla nas, dla ludzi jak jakakolwiek negatywna Ale nie energia. uważasz, że to jest oszustwo? Jawne, kurwa, oszustwo. Że ktoś głosi, bądźcie pewni siebie, a sam nie jest pewny siebie? No. Oszustwo by było Uczmy to, jak tego, co... nie byłby pewny siebie, a mówiłby, że jestem pewny siebie. Mhm. Ale jeżeli głosisz prawdy, których sam nie praktykujesz, to to nie jest oszustwo. Ale jak ktoś, kto jest niepewny siebie, może głosić, że bądźcie pewni siebie? No widzisz, to można, nie? Czyli, wiesz, to jest tak, że ja też dużo rzeczy, musiałem teraz się stanowić, dobrze, jakiś dobry przykład dać, ale też są rzeczy, które ja wiem, ale nie zrobiłem. Mm -hmm. No i wiesz, czy ja nie mogę tego powiedzieć? No bo mm -hmm. mogę Ci dać jakieś tipy na temat jakichś branż, co można byłoby zrobić, ale ja nie mam tej branży. Mm -hmm. To mogę Ci dać radę, czy nie mogę? Znaczy, możesz wypowiedzieć swoje zdanie, ale niekoniecznie będę to traktować jako radę. Tylko to będzie e, tam, gorszące zdanie... dla ciebie. Nie. Akurat to nie. Nie wiesz, inaczej Ech. chodzi mi. Wiesz, inaczej, bo... Ja wiem, mnie, o co ci chodzi. No to dla jest... mnie to jest tak, że na przykład, nie wiem, jest y, jakiś, y, jakiś, nie wiem, y, chłopak, dziewczyna, która ma lat naście, y, wchodzi dopiero w dorosłość. Albo są jakieś kobiety, które, nie wiem, rozwiodły się dopiero ze swoimi... Aha, i teraz i tak jakieś dalej. takie rady typu... I teraz, wiesz... Dobra, to rozdzielmy to może jako You can do it, sky is the limit, a, ale to takie, są... a takie rady, to nie wiem, eksperta są... od związku. to też są coachingi, bo ci też ludzie sprzedają szkolenia. Ale to ja ci szkolenia powiem, większym zagrożeniem od, od tych osób, które... To Ogłoszą, są e, te takie cytaty, które latają po sieci, że wiesz, jeżeli on o ciebie nie dbał, to znaczy, że jest wiesz, taki, 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 nie? I wiesz tam 5 milionów no. serduszek, bo to jest takie potoczne myślenie ludzi, że jeżeli mhm. ktoś mi nie daje uwagi, na przykład, to on na mnie nie zasługuje. Mhm. To jest turbo, jakby niszczące, ale mało jest takich osób, Ci powiem szczerze które potrafią naprawdę zniszczyć czyjąś banię takim niewłaściwym, jakby szkodliwym coachingiem. Mało jest takich treści, które mogą wyrządzić dużą krzywdę. Mhm. Mało. A ty... Dużo więcej krzywdy wyrządzają ci, no. co hejtują na co dzień i tak dalej, niż te takie dobre duszki, które same nie praktykują, a głoszą takie wątpliwe treści. Nie? Mhm. A ty czasem nie masz tak, że zastanawiasz się, kurde, czy ja przypadkiem komuś banię nie psuję? Heh. Oczywiście, że psuje. <laughs> szczególności no. tym osobom, które y, są na nie. Mm -hmm. No bo ja jestem ich punktem zapalnym, że te szambo z ich dusz, wiesz, wypływa z ich ust, uszu i, mm -hmm. wiesz, oczu, nie? A ostatnio to, co znowu poszło viralem, jeżeli chodzi o wypierdolić wszystkie negatywne osoby, nawet jeżeli to są twoje, wasi rodzice. No, poszło, poszło, nie? Poszło viralem. Nie wiem, 600 600. No. Cztery dni. No, ale to nie uważasz... Znaczy, ja jakby... No koncert, i znowu możemy nie? sobie o tym pogadać, nie? No i sobie porozmawiamy, jako... bo ja jakby koncepcję, wiesz... Y, rozmawiałem z moją żoną, jak się przygotowywałem i tak dalej. Chciałeś się, się usunąć? Ona mówi, co? Nie, 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 nie. Akurat to jest osoba, która... powiedział, <laughs> że trzeba się od wszystkich negatywnych rzeczy usunąć, więc out. Chur. Nie, akurat mówiłem, że, ten, że z tobą będę mieć rozmowę i ona mówi, coś kojarzy Ja mówię, że to jest... Pokazałem właśnie to z w rzuć w szkołę, zbuduj bliźniaka i tak dalej. Ona mówi, ja to wiem, on był za nią skórą. Ja mówię, tak, do tego też jeszcze dojdziemy. <laughs> Ale wiesz jakby powiedziała że jakby no sama koncepcja tego co y, tego zamysłu że wypierdol wszystkich negatywnych jest dobra ale sposób przekazywania jest kurwa fatalny nie i teraz widzisz dlaczego i teraz zobacz jaki sukces osiągnął Andrew Tate no taki sukces, że aktualnie jest zamknięty z Ale mówi marketing marketingu, y, tak? o... marketingu? Marketingowo zajebiście. Ano marketingowo, jak no Jak wyjdzie, znowu można. będzie, wiesz, opowiadał, Chyba, jak tam że go zajebią o tym więzie, wiesz, no. jest taka opcja. No, mało prawdopodobne, nie? No. Znaczy, no powiedział, że Matrix... Ale to Matrix będzie finał dojechać? tej historii? Te, Matrix chce go dojechać, teraz go będą zamykać, a następnym krokiem jest co? Śmierć. No, marketingowo zajebiście. No, 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 no. no i teraz, wiesz, jak spojrzymy sobie na marketing Andrew Tate'a, no jest masę treści, które są takie serio głupkowate, gdy się wypowiada tam gdzieś o kobietach i tak dalej, ale pomijając to, to bardzo dużo ostatnimi czasy, czyli zaczął taki turbo kontrowersji, ale bardzo dużo jest takich fajnych wartości, jak on je mówi. Mhm. Na maksa, będąc pewnym siebie. Jeżeli mówimy o sukces, Wyśmiewa te podejście, takie nazwijmy to osób przeciętnych, które się boją, zastanawiają, nie chce im się, nie mają motywacji i robi to w sposób mocny, ale zobacz, jak jego przekaz dochodzi do wielu, wielu, wielu ludzi. No i teraz mhm. wiesz, dużo osób się drapie po głowie i sobie myśli, kurde, no trzeba więcej działać, trzeba być bardziej pewny siebie, trzeba kombinować, trzeba szukać. Mhm. I to jest pozytywne, nie? Tylko teraz nie pamiętam, do, do czego ja chciałem pić. Zapytałeś Do się, kontrowersyjnych wypowiedzi. Że one się roznoszą ufanasz, po że... prostu w sposób nieprawdopodobny. Gdybym ja powiedział. Wam sobie ten sam filmik, mhm. nie? gdzie mam tam prawie 2 miliony wyświetleń, żebym powiedział: słuchajcie, starajcie się, e, no nie wiem nie kontaktować z osobami, które na was źle wpływają. Mhm zapomnij się ze za serce. No. To, to to jest siedem obserwacji, dwa lajki, mamy i taty, nie? No, no ale to czy, czy chodzi tutaj rzeczywiście o to, żeby iść tylko i wyłącznie w zasięgi, byle pierdolnąć, byle by pierdolnąć, że tak powiem, i żeby mieć te zasięgi, czy jednak warto w pewien sposób, mimo wszystko, mieć mniejsze zasięgi, ale bardziej mm, zdrowe dla społeczeństwa? W pewien sposób. No bo znowu wracam do tego, I teraz jest że... bardzo ciekawe. No i, to są te, I to już jest taka zabawa, że mm, albo będziesz budował swoją rozpoznawalność i będziesz dochodził ze swoimi ideami, wartościami wiele lat, albo zrobisz to bardzo szybko. Ale to i tak już to robisz wiele lat. Tak. A od kiedy o mnie słyszałeś? No, od... zbuduj bliźniaka. No właśnie, no. nie? I teraz jest tak, że jestem rozpoznawalny w całej Polsce. I teraz to, do czego doszło... To w ten rok czy półtora, gdzie jestem na TikToku, to ile osób przeczytało więcej moją książkę, jest nie do opowiedzenia. To ilu ja osobom zmieniłem życie więcej, to jest nie do opowiedzenia, jakby w skali tego, co ja robiłem wcześniej. Mhm. Wcześniej, idąc łagodnie. To powiedzmy, strzelam, zmieniłem 10 tysięcy osobom życie, albo zobaczyli filmiki na YouTubie, nauczyli się kontrolować emocje, mają ambitniejsze cele, osiągnęli jakieś sukcesy. Powiedzmy, że to było 10 tysięcy osób. Mhm. Ale teraz, odkąd jest ta kontrowersja i ktoś zobaczył mój kontrowersyjny filmik, on potem wchodzi na mój kanał YouTube i patrzy, wow, a tam jest inna wiedza. Wow, on książki napisał. Także ja mówię, od masy. Do rzeźby, mm -hmm. nawet kosztem tej kontrowersji. I teraz jaka jest ta kontrowersja, tak naprawdę? Przeklnąłem tam i powiedziałem to tonem pewnym siebie, bardzo takim, wręcz może trochę aroganckim, takim z lekką dumą. I teraz ton plus parę przekleń spowodowało, że to poszło. I teraz, jak ja sobie myślę, czy ta. I teraz jakbyśmy wzięli ten, to, co powiedziałem na logikę i sobie to rozbijemy na punkty pierwsze, mam rację, mam rację. Mhm. Każdy, kto ma rozbudowaną logikę, powie, faktycznie, jeżeli rodzice, bliskie ci osoby, nieważne kto to jest, ściągają cię w dół i są toksykami, mhm. niestety, ale trzeba się od nich odseparować. Co to znaczy toksyczny rodzic? Taki, który codziennie maltretuje cię psychicznie, fizycznie, wyżywa mhm. się na tobie, wyzywa cię, pomiata tobą, mhm. nie pozwala ci, zabrania ci. A nie uważasz, że na przykład niektórzy mogą to odebrać tak, że jeżeli rodzic nie zgadza się na to, żebym nie wiem, pojechał z miejsca A do miejsca B, bo nie wiem, mam 17 lat albo nie, bo nie ma pieniędzy, ale boi mi się to powiedzieć, to nie warto jest to bardziej przepracować, niż ucinać na przykład relacje, a niektóre osoby mogą zrobić to tak, jak ty powiedziałeś? No dobra, to jest tak jakbyś powiedział dziecku, ee... Chodź, nie, wstań, chodź. I teraz ja mi tobie powiedział: A czy to dziecko, jak to źle zinterpretuje i będzie chodziło pod pociąg, albo wiesz, wchodziło pod samochody, mhm. to czy wiesz konsekwencja tego, co ty powiedziałeś mu, nie wpłynie na nie negatywnie? Ale stare moje wypowiedzi nie trafiają do dwóch milionów osób viralem. Ale wszyscy rodzice mówią dzieciom, żeby zaczęły chodzić. <laughs> Wiesz o co chodzi? I teraz no. ba bawimy się w. Mm -hmm. A co gdyby? Mm -hmm. Wszystko, nie, i teraz uwaga, to jest co a... duże słowo. Aktywnie, wszystko no. można zinterpretować mm -hmm. w negatyw, mm -hmm. i wszystko można zinterpretować w pozytyw. To się zgadza. Ale czy ty nie czujesz takiej odpowiedzialności, że ktoś może te słowa źle zinterpretować, i komuś możesz wyrządzić nie. krzywdę? Ja ty... nie Jestem odpowiedzialny za czyjąś logikę. Jesteś odpowiedzialny stary za swoje słowa, które mogą źle trafić. Nie. No jak. Oczywiście, ty? że nie. No, no jak nie? Każde Twoje słowo no. gwarantuje ci, że jakbyśmy wzięli spektrum całej Polski, ktoś by Cię słuchał, mm -hmm. to będą od mega negatywnych nastawień do mm -hmm. mega pozytywnych. Mm -hmm. Będzie bardzo dużo pośrodku. Mm -hmm. I co, Ty odpowiadasz za to, że ktoś to odebrał negatywnie? No ale inaczej. Odpowiadasz ty... za to, że ktoś to odebrał negatywnie? No, inaczej. inaczej tak czy nie? Zupełnie <laughs> z... inaczej. No właśnie. <laughs> twój wydźwięk był sam w sobie negatywny. Bo jeżeli pada słowo rodzice i wypierdolić rodziców i tak dalej, tak, uciąć w ogóle z nimi kontakt, to to jest bardzo delikatna instytucja jako rodzina. <noise> I mówisz to w taki sposób, że naprawdę jest to, w, no jest to Ale, ale, ale przekaz, przekaz jest ten sam, gdybym no. to powiedział bardzo grzecznie, że jeżeli twoi rodzice biją cię, plują na ciebie, gaszą na tobie pety. O! To o, wiesz, i tak, i teraz coś takiego. Ale widzisz, to jest dla Twojej logiki. Teraz się uruchomiłeś, no. bo Tobie to pasuje, co ja powiedziałem, mm -hmm. i Ci to klikło. Mm -hmm. I teraz mój, y, moja forma przekazu, na przykład z tego TikToka, kliknie wielu osobom, mm -hmm. a wiele powiem, hm, przesadził. Mm -hmm. A część powie, jak tak, można. A tobie to spasowało, a teraz mhm. to co ja powiedziałem też by się oburzyli, wiesz, jak jak gasić pety. Wiesz. A co na rodziców by się oburzyli? Wiesz, jak o można co chodzi, gasić pety. No? no i to nie, nie. każda treść, czyli mhm. wiesz, nawet do Jana Pawła strzelali. Mhm. Coś źle powiedział. Hop. No. no i teraz wiesz. On był generalnie na nasze tutaj środowisko święty. Mhm. Jeżeli on potrafił wkurzyć do tego stopnia ludzie z niego strzelają, no. Piątkowski to nie jest zupa pomidorowa. Nie? I teraz wiesz, jak my zaczynamy rozumieć, że ja nie odpowiadam za to, jak ktoś coś odbiera, bo my odpowiadamy za swoje emocje i za to, jak my się zachowujemy, a nie za cudze. Mhm. A ludzie, nazwijmy to nieświadomi, myślą, że odpowiadają za cudze, a nie. No bo tak to jest, nie? Ty powiesz swojej dziewczynie na przykład, kochanie, czy wyrzuciłaś śmieci? A ona się wkurzy, bo przecież to miałeś zrobić wcześniej. I teraz. Czy ty jesteś odpowiedzialny za to, że to powiedziałeś z takim tonem, a innym, i ona się tak zachowała? Mm -hmm. Ja jestem odpowiedzialny za jej frikowanie? No nie, ona odpowiada za swoje emocje, a ja odpowiadam za swoje emocje. Ona odpowiada za to, jak coś rozumie, a nie ja. Mm. <laughs> I teraz wiesz, jak założymy tak, że e, ja odpowiadam za to, jak ludzie coś rozumieją, ja odpowiadam za to, jakie oni mają emocje, no nie. <laughs> Każdy z nas odpowiada za swoje emocje, kropka. Tylko mm. w świecie ludzi już świadomych i ogarniętych. No tak, no. Natomiast są pewne normy przyjęte, które no, są albo, które jeżeli... W normach? Dobra, jedziemy. Są odchyły od normy, które są źle rozumiane. I na przykład taka, taka kontrowersja, no bo to jest kontrowersyjna wypowiedź i nie mów mi, że nie jest. Co jest normą? Normą jest to, żeby być zawstydzonym, moja wina, chodzić do kościoła, mhm. e, słuchać tego, co, co, co będzie ksiądz Zabony mówił. Normą jest to, żeby iść do szkoły, żeby, nie wiem, pójść na etat, mieć pewną pracę, a mi norma się podoba, taka, żeby być osobą, która jest częścią całego świata. Nie szablonować się do jednej religii, iść za pasją, doświadczać życia, inspirować się tymi, którzy żyją na własnych zasadach i próbować osiągnąć to, co oni, z różnych obszarów czy to szczęścia, czy rodziny, czy biznesu. I wiesz, jak Ty mi mówisz o normach, to wiaderko zaraz tu poproszę na jakieś wiesz... Na no, no, jakie normy? Nie? Na książki kiedyś też żygałeś? No, dokładnie. Kiedyś wrócę do tego wiaderka. Nie, no, no wiesz, i to jest tak, że y, normy różnego rodzaju bardzo rzadko są dobrymi normami. Nie? Także Polska długo leżała w trudnym geograficznym miejscu. Cały czas leży w trudnym geograficznym miejscu. Jak się okazuje, znowu, no. znowu jest trudne miejsce, y, no, ale nież takie trudne jak nasi sąsiedzi. I no oni mają gorzej. Jak mają powiem. trochę gorzej, no, tak. co na pewno. I teraz y, to nie jest wina naszych rodziców, że mają negatywny mimo wszystko mindset. Dlaczego? Mm -hmm. Bo ich dziadkowie przeżyli doświadczyli wojny. I teraz y, trudno jakby oczekiwać od ludzi, żeby te normy społeczne były takie otwarte, pozytywne, you can do it, wiesz, idź do przodu, rozwijaj się. Także nie ma winnych tego. No ale potem jest taki piątkowski, że wsać w powiedzieć coś kontrowersyjnie, że później ludzie trafili na te inne treści, gdzie mm -hmm. już jest więcej wartości, że już nie ma półprzekleństwa. Znaczy, no ja wiem, że to nie jest robione, to jest marketing. Dokładnie. Ustawiam, że to jest marketing, słowo. bo jak, tak, tak jak powiedziałeś, że no, po tych słowach kontrowersyjnych sprzedaż twoich książek idzie, poszybowała w górę i sprzedaje no się dużo więcej. No. Podejrzewam, że teraz wynajmujesz dużo większe sale na szkolenia niż wynajmowałeś wcześniej przed tymi kontrowersjami, e, więc no, za tym idzie pieniądz. Internet u nas przyjmie wszystko. Internet pamięta krótko u nas. Ile pamięta Internet? Tydzień? Do dwóch. Do dwóch tygodni. <laughs> ale żyć w to były trzy miesiące, <laughs> nie? Czyli to był taki Andrew Tate na Polskę, ale na trzy miechy. <laughs> <laughs> A więc potem musiałem wymyślić kolejne nowe rzeczy. No to nie A nie powiedz mi, jeżeli chodzi, o jeżeli chodzi o marketing, czy twój związek z Anią Skórą to też był marketing? No przy okazji. Ale tylko przy okazji? Czy tylko to był taki przy zamysł jakby. Ile skoczył Ci Instagram wtedy, jeżeli chodzi o obserwujących po tym związku? Pod 30 te... koła. 30 koła Pod przez trzy miesiące. Koła. Przez 3 czy 4 miesiące. no. Mhm. To był zamysł marketingowy też. No Ale czy to było tego? naturalne. To, mhm. Wiesz, to jest tak, że Ania ogólnie ona nie za bardzo lubi pompować. I jakbyś sobie tak, tak ona prze... nie musi, no, jak ktoś ma prawie pół kogoś, miliona... Aha, kogoś, kogoś, kogoś okay. nie jest taka skora, mm -hmm. bo ona ma swoje treści, ma swoje jakieś tam reklamowe umowy i tak dalej. I ona w bardzo przemyślany sposób buduje swoje sosiale. Tak jakbyś sobie tak przeanalizował, ile tych treści było wspólnych, ile ona tych osób zachęcała, żeby mi obserwowały z jakiegoś tam powodu, to nie jest tak dużo. Znaczy wiesz, tak, że to, to było takie płynne, naturalne, byliśmy przez, przez chwilę jakiś tam czas razem. I... Ale pojawiłeś się wreszcie na pudelku, stary. I w sumie i na Money, Dokładnie. I no. na różnych innych, nie. Ale mówię, że przez związek z nią. Wtedy zaczął pisać o tobie pudelek. O was tak naprawdę. Tak, tak, było tak. kilka jakby tam, tamtych, i to też podejrzewam, że wpływa na y, wzrost twojego Instagrama. Też na pewno. No, no. no, no to myślę, to że to, przełożyło to było na twoje, 30, a no. Jak się to potem przełożyło na Twoje zarobki? Takie 30 tysięcy wzrostu powiedzmy marketingowego, jeżeli chodzi o Instagram i tak dalej. Ciężko jest mi to określić potem, bo ja już, ja już przed jakby miałem ten boom ogromny, TikTokowy. Mhm. Także ja największy skok zrobiłem jakby na TikToku i dzięki TikTokowi mój Instagram się niesamowicie rozrósł. Mhm. E, a jeżeli chodzi o do, dochody, to swoje, to mi ciężko jest to określić, bo jestem po boom TikTokowym, także nie miało to na pewno jeszcze większego przyrostu, bo już mhm. był bardzo duży. Ale na pewno miało to ogromny wpływ na to, co wykręciliśmy na wielkiej orkiestrze świątecznej mm -hmm. pomocy. 300 tysięcy chyba, nie? Czy 300, tam, nie. Wiem, mm -hmm. 30 czy 50 tysięcy, jeżeli chodzi o dochód, nie? No bo to było już po wszystkich, wszystkich, wszystkich mm -hmm. kosztach. Łącznie zebraliśmy 500, no ale musiała podatki oddać niestety, Rozumiem. bo nie było mm -hmm. tego. E, no to to było niesamowite, nie? mm -hmm. że tyle się udało zebrać. Także te zasięgi nasze wspólne tu zrobiły robotę i to taką niemałą. E, ty zarabiałeś na książkach, zarabiałeś na swoich szkoleniach. E, jakie to były pieniądze przed TikTokiem? Ile mniej więcej rocznie zarabiał Dawid Piątkowski przed tym boomem TikTokowym? No dużo. <laughs> Stary <laughs> dla niektórych dużo to jest 5-15 tysięcy. Daj, który rok? Który, który, który rok. E, no jeżeli przed... od półtora roku masz TikToka, to... 2,20 miałem pit, 2 miliony 300 tysięcy dochodu mhm. na liniowym. A teraz? Po TikToku? Eee, W tym roku myślę, że to może być. Znaczy w tym roku? Ciężko, w 2022, ciężko. nie? 2022 miałem słaby. Ja tam miałem chyba 600 tysięcy tylko na picie, ale mm -hmm. dlatego, że kupiłem działki, bardzo dużo domu wybudowałem i dopiero się spieniężyły na początku tego roku. Bo deweloperka troszkę siadła, ale tym sobie porozmawiamy zapewne. Aha, coś, ale to to jest taki mechanizm, że m, tak jak mówię. Tam się bardzo dużo poinwestowało, dlatego był taki mały, ale w tym roku to będzie grubo. Mhm. To który rok miałeś najlepszy i ile to było? Te 2,300 i to był 2,20, zatem pierwszy chyba, bo to był drugi. Czyli 2, 300, było 2,300, rok wcześniej było 2,100, rok wcześniej ponad milion, nie pamiętam ile. Mhm. No tak to się. I tak to się <laughs> rozwija. <laughs> Skąd miałeś milion złotych na kupno pierwszej działki pod te 55 bliźniaków? Trzech wspólników było. Trzech wspólników was było? Uh -huh. Ty i kto jeszcze? Ja, ten, który teraz buduję, jest moim obecnym wspólnikiem. Jeszcze jeden inwestor. Uh -huh. Jak poszła sprzedaż? Sprzedaliście wszystko wtedy? No tak, od strzała, to bardzo szybko mhm. poszło te, te osiedle, nie? I nadążaliśmy jakby budować. Budujecie zablą. teraz coś jeszcze? Cały czas. Cały czas? Bo mhm. przeglądają sobie stronę yy, PCP. Nie aktualizujemy PC. i tak cały no czas, wiesz. Ja, ja No właśnie, do jak no bo ty jakby, jest, no? ty jakby marketingowo jesteś dosyć poukładany i cały czas wrzucasz ten yy, i zarówno TikToki, yy, i zarówno dbasz o Instagram, a przeglądają sobie te strony twoich firm, czyli przeglądają sobie FTC. FTC strona jest w ogóle wyłączona, tak? No bo to już nie jest moja firma, no? Daję też firmę, którą miałeś, jeżeli chodzi o te podróże twoje ekstremalne. E, ostatnie jakieś dane jest zaktualizowane z 2019 roku. Ten pomysł też upadł? Upadł, no bo stwierdziłem, że nie chce mi się po prostu tego rozwijać. Mhm. Czyli dużo pomysłów, ale jakoś mało samozaparcia przy niektórych, czy. czy ci Niech, jak, niektóre czy weryfikowało się... życie. Wiesz, jak ja pojechałem, no. bo tam, tam było parę wyjazdów, i jak były takie osoby, które są nieświadome, ja nie chcę mieć przypadkowych osób na pokładzie. Czyli mhm. jakby ten pomysł, fajna była idea, że kurczę, że fajni ludzie będą i tak dalej. razem, będzie jeździć przy okazji się coś tam zarobi. Mhm. Nie dużo, bo nie dużo, ale będzie można na przykład poświecić przy okazji, nie? Czyli to był taki Taki etap, że ja tworzyłem te pomysły, jak jeszcze nie zarabiałem za dużo, e, i chciałem łączyć pasję z biznesem. Nie? Czyli mhm. no, taka była idea, i robiłem różne projekty, a potem się okazywało, że to jest za trudne to jest na przykład, wiesz, niepraktyczne, jednak. No mm -hmm. i wychodziło to w, w praniu, że nie. Czyli, czyli jakby po prostu masz web pełen pomysłów i nie boisz się podjąć decyzji yy i jej wdrożyć, jakby w życie, tego pomysłu. Ale jeżeli coś nie idzie, to nie masz też jakby skrupułów i po prostu robisz cięcie. No dokładnie, także to metoda prób i błędów jest najlepsza, nie? bo mm -hmm. wiesz, du du dużo ludzi właśnie by chciało coś zrobić, a tego nie robi. Ja robię, próbuję, albo się udaje, albo się nie udaje. Mm -hmm. Jak deweloperka w zeszłym roku? Ciebie. w zeszłym to. W 2022, wspaniałym, który dobił naszą branżę. Aha, to mamy te, dobra, bo ja teraz myślę, ten. Nie, już 23, 2023 no. już e mamy, tak, witamy, 15, e 13 50% słabiej, nie? 50% tylko? No, tylko? no, tylko. No, tylko. Wiesz, są tacy deweloperzy, którzy tylko. mają i 80% ten, y, 80 ten y, spadku, albo i więcej. No to my mamy tylko. Nakrytyk hipotecznych my spadek 50% i wiesz, i budowaliśmy cały hmm. czas szybko, nie? Tak jakby się hmm. nie baliśmy. No, i trochę za dużo się jakby tam zostawiło. budujecie za swoje pieniądze? Mhm. Za swoje już tylko. Czyli tylko i wyłącznie, no. no. Był taki lekki stres, że kurde, możemy nie dźwignąć tego roku? Ja się generalnie nie boję, nie? Uh -huh. wiesz, bo takich momentów, w których się mówiło, że deweloperka przestanie działać, to na przestrzeni pięciu lat to był każdy taki barok. Każdy rok. mówił, no tak. No. Nieważne, czy przyszedł COVID, czy ceny poszły do góry, to już się kończy, cały czas tak, się kończyło. A ja tak, jestem z tak. tych, że generalnie się nie boję, nie? I gdzieś tam sobie też cały czas mówiłem, że jak się tak wszyscy boją, bo tu oper jeden przestał, ten przestał, tamten przestał, to sobie pomyślałem, kurde, jak oni wszyscy przestaną budować, a ja będę, to no tylko ja będę miał domy do sprzedaż. No to, yy, wiesz, <laughs> trochę tak na to patrzyłem no. <laughs> I, i trochę po części może nawet tak jest, mhm. że wiesz, może akurat w moim regionie na tylu przestało budować, że jeszcze ta sprzedaż jakaś, jakaś jest nie wiem, a w innych regionach może jeszcze więcej tych de deweloperów próbuje mm -hmm. i może dlatego mają problem, bo jest ich więcej, nie mm -hmm. wiem. Wybudujecie domy dalej do stanu surowego zamkniętego? Klasyk. Klasyk. <grym> czyli nie podchodzicie... Pewne <grym> rzeczy się nie zmieniają. Czyli nie podchodzicie pod ustawę deweloperską? Nie. Okej, okay, dobra, czyli po prostu robicie z przeniesieniem własności, fajnie, okej. Okay. Dużo łatwiej, prawda, i szybciej. Tak jest. E powiedz mi, bo teraz jest nowa twoja inwestycja, znaczy nowy, nowy twój pomysł, WP Invest Opowiadaj o tym. Skąd grubę, się to w ogóle? Grube na Maksa. No to no. jest grube na Maksa, i wszedłem sobie w to. Deweloperka tą... przy tym e, będzie najprawdopodobniej pryszczem. Nie? Jak się buduje MLM? To nie jest MLM. Nie wiem, ty mi powiedz. <laughs> to nie jest Uważasz, MLM. Że, znaczy to nie jest MLM? MLM, przykładowy. FM, no. FM Group, coś takiego mi się mm -hmm. kojarzy. było coś takiego? Tak. Perfumiki. Mm -hmm. Co trzeba zrobić, żeby wejść do MLM-u? No. Musisz kupić perfumiki. I pierwsze co robisz, to naganiasz drugiego gościa, który też sobie kup perfumik. Używaj, przecież te produkty są zajebiste. Mm -hmm. No i teraz jak masz tysiąc osób w strukturze, no to masz, wiesz, yy, każdy kupuje sam dla siebie produkty i mamy, krótko mm -hmm. mówiąc, MLM. I teraz mm -hmm. złote zasady w mlm -ie. Takie, że jak raz ktoś pod ciebie wszedł, to ty już możesz jeździć na wakacje, do końca nie pracować, bo jak on będzie zapieprzał, to cała struktura jest, wiesz, twoja, mm -hmm. nie? To jest MLM. Mm -hmm. Mamy normalną firmę. <laughs> Czyli tu nie ma czegoś takiego, że ktoś przychodzi, musi coś kupić. Od tego mm -hmm. wyjdźmy, tak? My ludziom dalej... Ale bez... się zjeżyłeś. Ale się, kurwa, zjeżyłeś. <śmiech> <śmiech> nie, bo, bo dużo, dużo osób właśnie pisze, czy to jest MLM, ale ja wiem, że jak kiedyś otworzę MLM, jak to ja będzie lubię. miało to w nazwie Jak, <laughs> ja, to, jak ja lubię ludzi nad czasem chuja, naprawdę. <śmiech> <śmiech> no i, i co? No i teraz u tak, u nas, jak w ogóle wygląda Celjda? że jak ona się zrodziła? Bartek Wojdat, mój wspólnik, z którym ja się poznałem na takim evencie rozwojowym Obocz Moc, gdzie ja byłem akurat prelegentem. On po prostu sobie tam przyjechał, po, posłuchać sobie duchowych rzeczy, miał taki etap, że przez półtora roku nic nie robił, nie pracował, tylko bawił się. Znaczy, bawił się rozwojowo, duchowo, odnajdywał się, przytulanie drzew, te klimaty. <laughs> Także wiesz, i łaski, tego, mhm. nie? Świat, świat, pop duchowy. I po półtora roku myśmy cały czas mieli ze sobą kontakt, gdzieś tam się zwanialiśmy i tak dalej. I on w pewnym momencie powiedział, ty, Dawid, chciałbym przyjechać, bo jest, 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 jest temat. I skracając tę historię, doszliśmy do takiego czegoś, bo on chciał najpierw, żebym był jakby, jakby twarzem tej firmy, jakimś mm -hmm. ambasadorem. Marketingowo. Tak. A potem powiedział, kurczę, a w sumie może byś chciał być moim wspólnikiem. Mm -hmm. Weźmiesz tych swoich ludzi, nazwijmy, którzy są świadomi, przebudzeni, damy im pracę. Mm -hmm. Oni będą mogli, mogli realnie zarabiać bardzo, bardzo dużo. No ja na początku tak wiesz, fotowoltaika, pompy ciepła, dużo zarabiać. I ja mówię, a co to dużo? Owie handlowcy zarabiają 30, 50, 100, 200, 300 tysięcy. Mm -hmm. Ja wiesz tak, mm -hmm, na banie ja handlowiec, tak? Żadnych kosztów, firm, nic. I potrafią tyle zarabiać. On ja mówi, no tak. A że mu ufałem, no to mówię, kurde, jak ja teraz mam, zmieniam ludziom życie. I teraz ja im powiem: kurcze, dawajcie, bo jest biznes, na którym możecie w ciągu roku dwóch wzbogacić się, zbudować sobie zdolność kredytową, żeby wejść w farmę fotowoltaiczną, bo to jest taki w ogóle biznes, wchodzić w deweloperkę, w jakieś wspólne inwestycje typu, nie wiem, chodźcie zbudujemy hotel. Mm -hmm. Każdy daje jakiś tam, wiesz, kredycie jakiś kapitał. No to jak ja tak sobie to zobaczyłem jako taką całą wizję, to muszę myślę, o kurde, nie dość, że będziemy ich rozwijać duchowo, mm -hmm. to jeszcze damy im dobry, dobre zarabianie kasy. I mówię, wchodzę. Mm -hmm. No i wiesz, na początku było tak, czy to kurwa będzie działać, nie? No. Ile w to wpakowałeś pieniędzy na start? 30 tysięcy? Eee, no to. No, już, się nie udać, już, no. już umiem bezkosztowo jakby to robić. Mhm. Wiesz, mój wkład. To była twoja twarz. To okay. są 8 lat budowania marki, mhm. dzielenia się wiedzą, książki, które się napisało i tak dalej. To był wkład, mhm. nie? Czyli to ciężko jest, wiesz. jakby to by, Mielibyśmy przełożyć to na pieniądze. Mhm to mógłbym śmiało powiedzieć, że to jest gdzieś z milion miesięcznie. Tak lekko. Dobrze się cenisz, powiem ci. Yy, bo już wiem, jaką mam moc. Tak? Dostajesz takie... Żeby, prace... żeby do... mieć taką rekrutację, jak my mamy, gdzie jest bardzo ciężko o ludzi do pracy i to usłyszysz w każdej branży, mhm. w każdej branży, jest mhm. ciężko od dobrych ludzi. My mamy zajebistych ludzi. Znaczy dobrych ludzi, ludzi to, to oczywiście, że ciężko. My no. mamy zajebistych ludzi mhm. i są ich setki. Także wyobraź sobie, sobie że teraz w ostatnie trzy dni, doszcie, czy teraz to cztery, mm. doszło 1200 osób z zgłoszeń do pracy. Mm -hmm. Z czego połowa, powiedzmy 30-50%, do w zależności w jakim regionie, te osoby są zdecydowane po pierwszej rozmowie kwalifikacyjnej, gdzie są generalnie negacone, że będzie mm -hmm. ciężko, że będzie trudno, że mm -hmm. to, że wiesz, nie idź, to nie dla ciebie, nie nadajesz się, mm -hmm. mówię, jak chcę, no to takich mamy jakby no wariatów przesiewa pozytywnych. Przesiewacie, nie? bo rozumiem, że to jest na yy, B2B. To jest Cześć, raz, nie że B2B, nie na umowę o pracę, raz, na że B2B, Ceniówkę. dwa, to jest door to door, to mhm. jest trudna branża. No tak. No. Ale, ale bardzo dużo ludzi zostaje. Mhm. nie? Także ten, ta moja moc marketingowa okazało no się, że jest potężna. Mhm. I dlatego mówię, że ona jest warta nawet z milion miesięcznie, bo znalazłem biznes, w którym ta wartość się objawiła. Mhm. Ja ostatnio taki fajny w ogóle myk słyszałem, że możesz mieć, właśnie to nasz, jednego z naszych handlowców, że możesz mieć zajebiste umiejętności, a widzisz, zarabiał 112 zł na miesiąc. Mm -hmm. Dlaczego? Bo jesteś w złej branży. Mm -hmm. Te same umiejętności w innej branży okazuje się, że jesteś warty stokoła na miesiąc. Mm -hmm. I to jest przykład MLM-u mm -hmm. do naszej branży. On jakiś robił właśnie wcześniej przed, przed nami, jakiś był tam y, tych, nie pamiętam nazw, nie ma to znaczenia, ale był mm -hmm. w MLM-ach. Mówi, trzy miesiące pracował, 112 zł, nie? Zarobił. Mm -hmm. I mówi, a jak w pierwszym miesiącu foto, zrobił kilkadziesiąt tysięcy. Pierwszego miesiąca. I teraz fajny taki przykład, że możesz mieć naprawdę niesamowite wartości, być samozaparty, ciężka praca, pełny bud, wiesz, mm -hmm. jedziesz i zarobisz stówkę, bo jesteś w złym miejscu, na mm -hmm. w świecie, nie? To jest taki też mega tip biznesowy, że ty możesz być naprawdę mega wartościowy, mieć niesamowite zdolności, ale jesteś w złym miejscu. Otaczasz się złymi ludźmi, co realnie zarobisz, nie? Mm -hmm. eee, te szkolenia, które są u Was wymienione na stronie. Eee... Te pierwsze wartości 10 i 25 tysięcy rozumiem, że to jest po prostu wprowadzenie nowych pracowników do jakby firmy i to wy po prostu ich szkolicie, rozwijacie duchowo, czy oni muszą zapłacić te pieniądze? Oni to dostają za frajkę. Okej, okay. czyli to jest po prostu tak, że dostają szkolenie o wartości wliczonej według ciebie na 10 na 25 tysięcy w zależności tam, o którym szkoleniu mówimy, tak? Tak jest. I to no. łapie się każdy. Nie nie wszyscy, muszą się wykazać, i progresywnie zaczynamy im te szkolenia dawać. Czyli na początku mówicie. Na samym początku mają całą wiedzę Bartka i naszych dyrektorów, czyli jeżeli chodzi stricte techniczną, sprzedażową. Także tutaj dostają cały ten jakby know-how, a jeżeli chodzi o pójście dalej, czyli otrzymanie mojego zawodu, jeżeli chodzi o trenera mentalnego, to to jest w drugiej kolejności. Ale też to otrzymają. Później otrzymają markę osobistą i tak dalej. tak dalej. Ile już tym zatrudniacie? Nie zatrudniamy. Okay. Tylko są na B2B, ale ilu osobom, jakby daliśmy możliwość zarabienia olbrzymich pieniędzy? Eee, teraz to już będzie z 200. Mhm. Nie wiem ile, bo ta rekrutacja trwa. I jeszcze przed chwilą to było pod 100, znaczy pod 200, ale teraz. Ja nie wiem, 400-300. Duży Maciej przemiał pod tytułem Zatrudniamy, a oni jednak nie dają rady, więc to po prostu jest jeden wielki miał. Czy jednak robicie to tak, że rzeczywiście, jeżeli na przykład Jest, mocna, selekcja, na start, jest no... mocna. Jest mocna selekcja i ich negacimy. Mimo tego, że negacimy, to dużo osób pójdzie w teren i powie, nie jednak to nie dla mnie. <laughs> Także ze 100 osób. Zostaje tak realnie 10. Uh -huh. A ta, ta które asystentka... przyszłych chce tobą pracować, no. nie? To 10 z nich zostaje. A ta asystentka za 0 zł pracuje w końcu u ciebie. No oczywiście, nie? że tak. <śmiech> <śmiech> Jest najszczęśliwszą asystentką. <laughs> I dalej 0 <zero> zł. <laughs> no oczywiście, że nie, nie. To, było, to był hit, nie? że w no. ogóle, wiesz. Już potrafię przewidzieć, kiedy coś się wydarzy. Nie? No. Czyli wiesz, już tyle było różnych treści, że ja mówię, Bartek, czy ty na pewno jesteś gotowy na to? Bo ja no. mogę zrobić tak, żeby tą asystentkę po prostu będzie dużo ludzi o tym mhm. wiedziało. Ja mówi, jasne, dawaj. Ja mówię, ja już słyszałem takie, jasne, dawaj, mhm. bo się wyleje, będzie, potem... będzie grubo. On mówi, dawaj, da rady, bo on jest też świadomy, on też ma dystans do myśli, do emocji, on się nie, wiesz, niczy nie przejmuje, pełny luz jest. Nie? Mm, mega świadomy gościu. I co? No i y, z, puściłem tego posta Oczywiście Money.pl i tak dalej, wszędzie o tym jechali. No i piękne jest to, że no znaleźliśmy osobę doskonałą, mhm. idealną. Ja wiem o tym, że gdyby to tak nie poszło, nie znalazłbym osoby, która jest po prostu 10 na 10. Nie? To ile ona zarabia? Obecnie mm, teraz okroiliśmy. No nie, mogę mówić, mogę mówić chyba. E, między. No, po. około 20 tysięcy. Około 20 tysięcy. No. Teraz zależy, bo jeszcze tam ma różne dodatki tego. Mhm. Teraz, teraz coś, coś takiego. No. no to pięknie, nie? No lepiej jak zero. No. <laughs> ale wiesz, gdy, gdybym zrobił, że asystentka zarobi 20 koła, no to. Mm, nie byłoby takiego odzewu, w że... W ogóle by nie było odzewu. No, że wiesz, zero może zero trochę o sobie no. pisało, ale nie miałoby to zasięgu, nie? Mhm. Ty jesteś geniuszem marketingowym? Myślisz tak o sobie czasem? Yl, obserwując. Jakby efekt szerzenia treści, jak i czerpania z tego owoców, tak. Tak? <laughs> narcystyczne no podejście, powiem Nie, ci. czy to jest narcystyczne? To I teraz możemy to wziąć na logikę, to jest bardzo no. logiczne, no bo jeżeli potrafię e, robić zasięgi i je spieniężyć, mhm. no to czym jest geniusz, jeżeli nie tym? Mhm. Mało jest takich ludzi, którzy potrafi z takich zasięgów generować tyle pieniędzy. Bardzo mało. No tak, no bo jednak 120 tam tysięcy na, na Instagramie, no to nie jest milion. Są to nie i... jest nie wiadomo co, mhm. tylko ja to też robię krócej niż ci, co mają milion, umówmy się, no bo nie. to są przeważnie osoby, które zaczynały w erze jeszcze, wiesz, pionierzy to są, nazwijmy to, Instagramu, no i tak dalej. nie wiem, no, wiesz, jeżeli tak chodzi dalej. tam o Freeza i innych, i, i innych tych, no to podejrzewam, że oni mają krócej, prawda? No, witam w świecie geniuszy. On na jest ten... tam geniuszem, nie? Mhm. I teraz może zrobił więcej niż ja, bo... Razy kilka, może majątek by się dało pomnożyć, może razy dwa, może mm -hmm. razy trzy. Mm -hmm. e, ale no to jest nazwijmy to ta liga, nie? Mm -hmm. Nie jestem aż tak znany, jeszcze daleko mi do tego ale no gdzieś to jest ten klimat, nie? Mhm. Ja mam też takie pytanie, bo jakby wystawiasz się, bardzo się wystawiasz na strzał takimi, a nie innymi opiniami. Jakby rozumiem to podejście, że jest to za jakby zabieg marketingowy. W sieci wży komentarze są różne, zapewne i życzą ci śmierci niejednokrotnie, a ja jestem ciekawy jak to wygląda w świecie realnym. Jeżeli wybije takie szambo, powiedzmy, nie? że powiesz coś kontrowersyjnego, mmm, będzie głośno i tak dalej, i tak dalej, będą komentarze, no ale debil, ale pierdoli, bla, 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 Jak to się ma w przełożeniu na ulicę tak zwaną? Czyli, nie wiem, idziesz gdzieś, przechodzisz, gdzieś jesteś w markecie, jesteś, nie wiem, w centrum handlowym i tak dalej. No. E, ile jest takich sytuacji, w których, nie wiem, tyrpią się i o, patrz, ten debil idzie. Pó piątkowski. A ile jest takich, że jednak się ma. Dawid, zajebiście gadasz, jak to wygląda. Bo ja jestem ciekawy, jak się ma. Statystyka, no, no? po prostu. No to ja, ja ci powiem tak, że Eee, statystycznie już zaczyna być tak, że nie wiem, podjeżdżam do McDonalda, po zamawiam zamówienie, o, no. znam z TikToka, nie? No. <laughs> Czyli już jest tak, że gdzieś ja się generalnie nie pokazuje, mało ludzi spotykam, ale jak już spotykam, że już mi poznają, to już jest całkiem nieźle. No, no tak, i teraz, no. jak statystycznie jest negatyw do pozytywu? Negatywu w realnym życiu jest zero. To jest niesamowite. Tak, ja, myślałem. No. A pozytywu yy, jest bardzo dużo, nie? I ten pozytyw jest czasami taki, że jest troszeczkę prześmiewczo wow, że o to jest TikToka, ten od bliźniaków, no. nie? Jakieś, wiesz, mł młodsze chłopaki, ale bardzo dużo dużo więcej mam tego, że przeczytałem twoją książkę, zobaczyłem, słuchałem ciebie, wiesz, mm. i zmieniłeś mi gdzieś tam życie, nie? Dużo masz tego, takich... jest, tego jest najwięcej. Tego no? jest najwięcej. To chyba fajne, prawda? Wolałbym chyba to zamienić. To znaczy, <laughs> czyli sieci kochamy cię, nie? wszyscy, wszyscy pozytywnie. Wolałbym, żeby to była taka proporcja. Dlaczego? Bo Ludzie tego nie widzą, nie? No. Wiesz, kiedy ktoś podchodzi do ciebie i mówi ci w serdeczności takiej prywatnej, dziękuję ci, a ja wiem, że taka energia zmienia świat. Wiesz, jak widzisz, że ktoś komuś pomaga pchać auto, bo się zepsuło, albo sam komuś pomogłeś, mhm. się świetnie czujemy. Mhm. I tak samo jest trochę w sieci. Za mało jest tych pozytywnych treści tam mhm. w stosunku do tego negatywizmu. Także wolałbym nawet kosztem takiego życia prywatnego, żeby więcej tej energii szło w świat taki pozytywny, mhm. a nie, że w sieci mamy sam hejt praktycznie, no może nie sam, ale bardzo dużo hejtu, a w pozytywnym no świecie nie ma w ogóle mhm. A ten. To jest łatwe. Rozmawiałem tutaj też z Alicją Pyszką Bazan, która jest triatlonistką. Ona wcześniej była w, w Bikini Fitness i ona też jakby w sieci ma przerąbane, bo ona przeszła, wiesz, ze świata fitnessu na triatlon, więc to w ogóle triatlonowe, yy, jakby społeczeństwo triatlonu, tak? Społeczność. Archaiczne jest tak. Herme jest tak hermetyczny, że to się w głowie nie mieści. I weszła laska, która yy, była bikiniarą i nagle, wiesz, zdobywa tytuły. Jest przekozakiem w tym. I ma kosmiczne po prostu komentarze jakby w sieci, a na żywo nikt do niej nie powiedział tak no. jak mi tu mówiła, że Alicja, ty kurwo, nie wiem cokolwiek, nie? No. Więc też jestem ciekawy właśnie, jak to się od, od yy, ma się do rzeczywistości, czy spotykasz się z jakimiś niebezpiecznymi, albo nawet na przykład, nie wiem, z niebezpiecznymi sytuacjami. Bo ja też biłem do tego, ja też do tego z tymi rodzicami na przykład, nie? Że ty możesz yy, naprawdę z, zburzyć jakieś tam relacje, wiesz, między dzieckiem a, a rodzicami. Na przykład jestem ciekawy, czy nie wiem, czy pisali do ciebie rodzice, że nie wiem, chłopiec, skończ pierdolić, bo mi dziecko, kurwa, rozregulowałeś. Zepsułeś mi dzieciaka. Był spoko, posłuchał cię i teraz, kurwa, Prowadzi się mam go dość. Nie wiem, takie rzeczy się tobie zdarzały na przykład, czy nie? Przez, wiesz, bo to się może. Za, to, to, że ja demotywuję dzieci do szkoły, a motywuję do samodoskonalenia, to już jest od książki obsesji doskonałości. No, jasne. Czyli to już jest mowa gdzieś tak z 8 lat wstecz, mhm. 7, nie wiem, coś takiego. Mhm, to na przestrzeni tych 7 lat dostałem z 2 albo trzy, nie pamiętam maile mniej więcej w tym, w tym, tym mhm. że moje dziecko jest sobie być są, a ona nie będzie. O, o, mu się wydaje, że będzie, i że mhm. nie wiem, zaprzestań książki wydawać. No, nie? no ale nie zdemotywowało <laughs> mnie to do, no. do, 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 do kontynuacji. Powiedz mi, jeżeli chodzi o tą Twoją drogę, jak Ty sobie wymyśliłeś, że napiszesz sobie tą książkę, mhm. wyobrażałeś sobie w ogóle. W tamtym czasie coś takiego, że będę w takim miejscu, w którym jestem. Ani trochę. To, 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 gdzie ja jestem dzisiaj, to jest. Ja nie byłem na tamten czas sobie nawet w stanie tego wyobrazić. Czyli gdybyś mi na tamten czas powiedział Dawid, weź, wypisz sobie takie marzenia, co byś chciał doświadczyć, to nie byłbym w stanie, nie, nie miałem na sobie w tyle odwagi i wiary, żeby mieć tak duże te marzenia. Nie? Mhm. Fajnie. Jesteś naprawdę fajną postacią. Ja strasznie lubię poznawać, ja strasznie lubię poznawać tych moich rozmówców, bo jak sobie przygotowuję się do podcastu. E, czy tam obserwuję ich nawet na co dzień, to ja sobie buduję taką jakąś pewną wizję, i potem często mi ta wizja jakby legnie w gruzach. Przy tobie też tak jest, że w pewien sposób mi, mi ta wizja legła w gruzach, mm, bo zaczynam cię odbierać jako naprawdę geniusza marketingu. <grywa> Dopiero, a w ja wiem, względzie. że to on to ogarnie. <grywa> <noise> nie, nie jest tak, że byłem negatywnie do ciebie nastawiony w żaden sposób. Nie, dziękuję bardzo. Że, jestem, że byłem negatywnie jakby nastawiony na, na ciebie, bo nie, nie nastawiam się negatywnie na moich gości, no bo ich zapraszam, więc jednak jakiś sukces musieli, musieli odnieść, nie? Na pewno większy niż mój. W chwili obecnej, jakbyś miał tak doradzić, na przykład komuś, nie wiem, ktoś się spotyka na ulicy i mówi, że, i, i mówi, że no, nie, nie, nie podejmę tego, żeby zbudować bliźniaka, nie, nie rzucę tej szkoły i tak dalej. Co jest takim, co jest taką jakby jedną cechą, jaką ty byś wymienił, żeby zbudować sukces, swój sukces? Robić. Robić. Mhm. Najważniejsze, bo rób źle, rób na odwrót. Cały Potwierdza. czas wiesz, że no zupełnie inaczej niż trzeba, ale rób. Potwierdzam. No to jest jakby najważniejsza ze wszystkich, nie? Czy bo ja poznałem wielu ludzi sukcesu, którzy, wiesz, helikoptery, jachty, ten, te klimaty, także grubo już naprawdę. Mm -hmm. e, słoma z butów, nie? Tak. I to taka wielowymiarowa słoma z butów. Mm -hmm. nie? nie tylko w jednym wymiarze, że ktoś, nie wiem, się mówi: słoma z butów, że z wieśniakiem, że wiesz, zachowuje się jakoś, nie wiem, Ale tu chodzi o w ogóle wiedzę jakąś taką. Ogólną. Wiesz, tak? Byś go o marketing zapytał, nic nie wiem, byś go zapytał o to, no, Nic, o niczym, ale ten chłopiec jest chłopem czynu. Czyli wiesz, on robi, wizja robi, gdzieś usłyszał, robi. Mm -hmm. A większość ludzi ma to, że są przeintelektualizowani i mają tyle na nie i na tak, że jak to ważą, to się boją i nie robią, nie? Mm -hmm. Ale lepiej już być takim, to jest taki w ogóle hit, że lepiej być naprawdę głupim, ale robić, niż teoretycznie mądrym, a, a nie działać. No tak. I jest taki punkt przełomowy, że jak już masz naprawdę bardzo dużo wiedzy, to jesteś w stanie to przełamać, ale to już trzeba być naprawdę Batmanem, nie? żeby wyjść z tego motłochu tych myśli, w szczególności tych negatywnych mhm. i tych negatywnych emocji. No za dużo w ogóle myślimy chyba, prawda? Overthinking no mamy na, na potęgę, bo za bardzo myślimy o tym, a zrobię coś, ale się będą ze mnie śmiać. Yy, Wiesz, to... ten wstyd i strach, to są dwie główne emocje, które zabijają niesamowicie ludzki potencjał. Nie? Mhm. Te dwie Kiedy emocje i myśli z nimi związane. Wyciągasz na tych swoich spotkaniach, z, na, na, na tych salach i tak dalej z ludzi ten strach? No wiesz, teraz zależy, jeżeli mówimy o salach, ale tak samo myślę w internecie. Zawsze jest zasada gdzieś tam pareto, nie? że mm -hmm. większość osób, ja myślę, że na szkoleniach to w ogóle jest tak, yy, czy z książek, czy ze szkoleń, czy tam z YouTube'a, nie ma znaczenia. Na 10 osób, jedna, dwie, zmieniasz im życie, wywracasz do góry nogami, bardzo dużo wiedzy wyciągają mm -hmm. z materiału. Później mamy powiedzmy takie 30%, które wyciąga kilka elementów z całego wykładu, z całej wiedzy, z całego mm -hmm. tortu. Potem już mamy kolejne powiedzmy 30%, które wyciąga jedną rzecz, mm -hmm. chociaż było ich wiele? A na końcu są takie osoby, które no jakbyś, wiesz: kamieniem <grym grym grym> o ścianę, grochem o ścianę, nie na wiem, człowieki e, o ścianę. Nie ma Karena w głowie, nie? No, że no. mówią, no fajnie było, ale no. wiesz, nic nie zero. Ani mm -hmm. nie wyciągnęli, ani nie wdrożą. Nie? Mm -hmm. Także to jest taka statystyka, która gdzieś tam kiedyś słyszałem, i po tych moich setkach szkoleń, wielu wydanych książkach to się potwierdza na maksa. Nie? Ile ty bierzesz na szkolenie? Zależy jakie? Znaczy, no powiedzmy uśredniając, nie wiem, to jest 1000 zł, 2,5. Ale za jakie? Jak sprzedajesz szkolenia, czy jak daj, czy występuje gdzieś na scenie? Jak występujesz? Zależy. To jest bardzo indywidualne. Dlaczego? Bo jeżeli to robi firma, która czerpie z tego korzyści, to za mniej jak dwie dychy, to by mi się nie chciało nigdzie jechać. Mm -hmm. nie? Jeżeli chodzi o nie wiem szkoły, no to jest za darmo. I teraz no, wiesz, to słyszałem to, o tym no to, że... to są A jeżeli sprzedajesz Wiesz, jakby przyjechała do mnie Coca-Cola, no to nie dostanie 20 koła, nie? <laughs> Wiesz, to jest, ja wiem, ile chłopaki zarabiają i jaką robotę mogę zrobić. Oni, oni dostaną 100 tysięcy i jeszcze kilogram koksów, poproszę, tutaj dla pana Dawida. Do coca, Dawida. coca -Coli. do coca -Coli. Wracamy do Bo ta korzeni. cola ma być Coca-Cola. Przez K. E, a jeżeli sprzedajesz takie kursy, takie, takie szkolenia? To też zależy, jaką one moim zdaniem wnoszą Uśredniają, wartość. Nie? Więcej, no nie? to uśredniając to jest no, od tysiąca do nie wiem, 10, można było powiedzieć. 1000 osobom kurs za 1000 złotych i Jestem milionerem, tak? No i teraz wiesz, i to no. jest, wszyscy, a, sprzedaj kurs. To kurwa, sprzedaj. No. <laughs> wiesz, to co umiesz, no. podziel się tym. Mm -hmm. Tylko oczywiście to wymaga wielu umiejętności, nie? Żeby komuś sprzedać coś za 1000 zł, to trzeba serio wnieść wartość w jego życie, no to, jest ta, ha, hop, to jest takie hop, nie? to jest przejebane, że wiesz, przychodzą do Ludzie kupują za tysiąc złotych twój kurs, powiedzmy. Przychodzą i mają e makarena w głowie, nie? Tam wiesz, mm. różne dziwne rzeczy i nie wynoszą nic z tego. Przecież tysiąc złotych ze swoich własnych pieniędzy wykładasz. 1000, żeby czegoś się nauczyć, ale, a i tak nic tego Ale nie teraz nie, nie ja ci powiem, nie? dobra, ty te, też jesteś przedsiębiorcą. Mm -hmm. No to prosty motyw, gdybyś zaczynał i mógł ze sobą dostać od siebie trzy tipy, mm -hmm. dałbyś za to dychę. Wziąłbyś kredyt, byłeś zdolny na wziąć Stary, kredyt? Jak trzy tipy. Się, no jakbym się cofnął teraz o 13 lat. Do wieku 20 lat jakby się cofnął? I bym dał te trzy tipy z teraz. Jezus Mario! E, do dobra, i teraz wszystkie sobie. pieniądze, sobie tak, świata no? no. To nie jest, że dałbyś dychę. To byłoby warte nawet dużo, dużo, dużo więcej. Inaczej byś rozegrał całą grę. Sam sobie. No właśnie, no i teraz wiesz, czy to jest warte 1000 zł? Tak. Czy szkolenie deweloperskie jest warte, nie wiem, 5, 7, 10 koła? Tak. Bo nie zrobisz jednego balkonu już ci się zwróciło szkolenie. Wiesz. I to na pewno jest to wszystko na tak dla ludzi czynu. Ale mamy ten cały tort tych osób, nie? Znaczy tort, to, to nie jest tort. Mamy te to spektrum tych osób. Mm -hmm. I teraz mamy e, te dwie osoby, co wynoszą wszystko. Mamy te powiedzmy trzy osoby, co wyniosą są bardzo dużo. Trzy, które wyniosą jedną rzecz i kilka, jedna, dwie, które nie wyniosą nic. Czy warto takie szkolenie nawet dla tego jednego typa? No podejrzewam, że tak. Przedsiębiorca ci powie każdy, że warto, mm -hmm. że już na pewnym etapie jedziesz na szkolenie, żeby wyciągnąć jedną rzecz. Bo jak mm -hmm. jedną rzecz nawet wdrożysz, Rewolucjonizujesz biznes, zarabiasz dwa razy więcej. Mm -hmm. Ale to rozumieją ludzie, którzy są praktykami okay. i wiedzą, jak ogromną wartością jest wiedza. Mm -hmm. Zgadzam się. A masz takie historie, że zrobiłeś z kogoś milionera? Milionera? No? No bo ludzie, tak. którzy idą do milionera na szkolenie, oczekują a mam. tego, że. A, a mam. mam, a co? A przypomniałem sobie, a mam. A ja, jak, jak ja się stałem milionerem, to moja żona też się stała. A jeszcze drugą mam, córka też. <śles>. <śles> no, <śles> ma, mam przyjaciela, który wszedł w deweloperkę, już zbudował osiem domów i już majątkiem jest milionerem. Mhm. Czyli są, ale to są... Maj Majątkiem jest. No, no, no to przyjaciel, no to jakby z bliskiego jak. No dobra, ocenia, no. ale on to jest przyjaciel, który najpierw czytał moje książki był w mojej akademii piłkarskiej, czyli był mojej wychowanki. Mm -hmm. A stał się przyjacielem dużo, dużo, dużo później. No dobra, nie? no ale pytam się o takich ludzi. To jest mój tutaj, wychowanek. Jakby, no to jest Twój wychowanek. No to, to są dalej ludzie. Żona to jest osoba, z którą jesteś X czasu. Żona, mój ziom? <laughs> Żona, przecinek, Twój ziom. To są ludzie, z którymi jesteś, znasz się kupę czasu i tak dalej, ale czy właśnie po takich szkoleniach, które ty robisz. Patrzę ci, powiem tak, jest masę osób, które mm -hmm. wydały książki, jest masę osób, które weszły w branżę e, tego treningu mentalnego, jest, jest już. Naście lub dziesiąt osób, które weszły w deweloperkę. Chociaż jak ja zrobiłem pierwszy kurs dewelop z deweloperki, to miesiąc później był COVID. Mm. <laughs> wiesz co? Mm. Chodzi? Mm. Tam był ten moment, że normalnie był rok na działalności i rób deweloperkę, a to w tym momencie wskoczyło na dwa lata. Mm. Były trzy miesiące na etacie, było pięć. I też było trudniej o te kredyty, nie? I czerwone wiesz, znaki na, na deweloperkę w, mm. w każdym banku. I tak kilkunastu deweloperów z tego wyszło. No, A czasy są najtrudniejsze z najtrudniejszych opuści, w erze deweloperki. W jeszcze stopy nie? procentowe do zera praktycznie, więc wtedy kredyty to było po prostu chce pan kredyt? Tak. Ile pod korek? Dobrze, proszę. No, I no. tak to szło, nie, no, więc dokładnie. to jedno drugie napędzało. Eee, dziękuję ci bardzo. Fajnie było cię poznać. To nara. Fajnie było cię poznać naprawdę i skonfrontować sobie to jakie ja miałem wyobrażenie z tym jak jest naprawdę. Ee, życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Ja myślałem, jak ja idę na wywiady, zawsze jest tak, jakaś taka myśl na koniec, żeby nie. pozostawić ludzi. Nie, to tak nie, nas na, nie. Na, na sucho. U mnie jest po prostu na ludzi, u mnie jest na sucho, e jeżeli chodzi o końcówki i o w, w ogóle o rozmowę. Mam tylko i wyłącznie jakiś tam plan w głowie, wiesz, wymyślony, a w sensie coś tam poukładane, ale idę jakby w to flow, żeby to sobie płynęło, żeby nie było tak. A y panie Dawidzie, a ile pan zarobił na deweloperce? A panie a ile pan zarobił? o za to tym? wszystko pytałeś. A takie typy, ale wiesz, w, sensie, w, sensie, w sensie inaczej, że ja lubię, lubię rozmawiać. Ja rozumiem, rozumiem. Mam Bardzo nadzieję, dziękuję się, za zaproszenie. Fajnie. Nadzieję, najbardziej, bekowy, najbardziej bekowy, no <laughs> najbardziej bekowy. Śmiałem się, do wypowiedzieć tak, że już te, tak, już nie mogą już mnie bolały te, a to już jest dobrze. Ale mam nadzieję, że bekowy to nie znaczy, że znaczy, że zabawny, a nie śmieszny, bo to jest różnica. O no, i wiesz, ja swoje pomyślałem, a ty z tym żyjesz. <laughs>